Polsce w dzisiejszym meczu zagrają w następującym zestawieniu. W bramce z numerem 93 Bartłomiej Gradecki, z numerem 2 Damian Szczepański, z numerem 3 Sebastian Graczyk, z numerem 4 Dominik Konwerski, 6 Seweryn Polska, z numerem 8 14 Kamil Nowicki, Bartłomiej Zawodnik oznaczony numerem 9. Normalne, że ona tak się kiwa trochę na boki? Czy tu trzeba jeszcze co? Aha, dobra. Zawodnik oznaczony numerem 20. Jakub Panek, zawodnik oznaczony numerem 25. Marcin Mielczarski, zawodnik oznaczony numerem 44. I Eryk Krawczyk, zawodnik oznaczony numerem 89. Kapitanem Wisły Płock w dzisiejszym meczu będzie Seweryn Truskolaski, zawodnik grający z numerem 6. Drugi zespół Wisły Płock prowadzą trenerzy Rajmund Koperek i Artur Serocki, natomiast trenerem bramkarzy Wisły Płock jest Grzegorz Pietrza. Dzisiejsze zawody poprowadzą sędziowie, którzy reprezentują Wydział Sędziowski z Płocka. Sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest pan Tomasz Marciniak, a na liniach asystować mu będą pan Krzysztof Neumann i pan Wojciech Młotkowski. Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy ze Stadionu Miejskiego w Płocku na spotkaniu finałowym Pucharu Polski na szczeblu Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Telewidzów na klubowym kanale Wisły Płock YouTube serdecznie witam. Maciek Wiącek, rzecznik prasowy klubu, a także Tomasz Paszkiewicz, portal e-Płock. Tak się akurat złożyło, Tomek, że mieszkasz na co dzień w Gostyninie, więc z przyjemnością zaprosiłem Cię dzisiaj do komentowania tego meczu, bowiem, a od tego zacznijmy, czy Twoja sympatia będzie dzisiaj po stronie Mazura jako mieszkańca Gostynina? Oczywiście, że tak. No, wobec tego reprezentujemy dzisiaj różne interesy, no i mamy po raz pierwszy w historii naszego klubu komentować to spotkanie finałowe na żywo. Do tej pory ograniczaliśmy się do transmisji wizualnych, tym razem również z komentarzem audio. Za wszelkie potknięcia przepraszamy z góry, proszę to zrzucić na karb naszego niedoświadczenia, ale miejmy nadzieję, że przyjemnie będzie nam się ten finałowy mecz oglądało. Wisła, a w zasadzie nasze rezerwy od kilku lat regularnie grają w najwyższych możliwych szczeblach finału Pucharu Polski. Oczywiście później po pokonaniu tego pierwszego etapu, czyli szczebla okręgowego, jest już trochę gorzej, ale no, od kilku lat dominowaliśmy w tych rozgrywkach, z wyjątkiem poprzedniej edycji. Kiedy to? Kiedy to właśnie Mazur Gostynin doszedł aż do finału, a w tymżeż finale spotkał się z Unią Czerwno i niestety musiał uznać wyższość drużyny spod Gąbina, przegrywając 1-2. W tym roku obie drużyny, jak już Państwo doskonale wiedzą, do finału dotarły. Wisła nie straciła do tej pory nawet ani jednej bramki. Najpierw pokonała lokalnego rywala, czyli Stoczniowiec, aż 10-0. Wiem, że są tacy kibice, którzy po meczu stwierdzili, że nawet już nie liczyli bramek od któregoś momentu, bowiem pogubili się w tych rozrachunkach. W ćwierćfinale pokonaliśmy Zryw Bielsk 7-0 i wreszcie w półfinale wygraliśmy z Wisłą Główina Sobowo 4-0. Mazur Gostynin można określić jako drużynę bardzo karną w tym sezonie, ponieważ dwa mecze kończyła rzutami karnymi. Najpierw po remisie ze Świtem w Staroźrebach wygrała rzuty karne 6-5, później był mecz z Unią Czerwno, czyli rewanż za finał z ubiegłego roku. Do 90 minuty było 2-2, karne to 4-3 dla Mazura Gostynin. I wreszcie półfinał i mecz z Błyskawicą w Lucieniu, lokalny rywal, i wygrana aż 9-2 dla Mazura. A więc teraz czas na wielki finał, na wielką rywalizację płocko-gostynińską. Można się z naszego punktu widzenia obawiać, że jeśli dojdzie do serii rzutów karnych, o ile pamiętam regulamin, to bezpośrednio po meczu, po 90 minutach, nie, jest normalnie dogrywka w finale, no ale jak do tej pory w rzutach karnych, gdyby do niej doszło, to Mazur radzi sobie doskonale. Dwukrotnie w tym sezonie
pokonywał swoich rywali, no ale w półfinale już się tak rozstrzelał, że chyba dzisiaj też będzie starał się zdobyć gola w ciągu 90 regulaminowych minut. No Wisła z kolei goli nie traci, więc Mazurowi zapewne aż tak lekko nie będzie. Te dwie drużyny spotkały się całkiem niedawno, bowiem w niedzielę przy tym samym, na tym samym stadionie, na tym samym boisku rezerwy Wisły podejmowały Mazura w meczu ligowym. Obie drużyny występują w czwartej lidze w grupie mazowieckiej północnej. Wisła zwyciężyła 1-0 po bramce Kamila Bilińskiego, przy której asystował Semir Stilić. Te nazwiska oczywiście mogłyby u rywali dzisiejszych budzić poważny niepokój, ale tak się składa, że dzisiaj zagra Wisła w składzie tym klasycznym, młodzieżowym, pozbawiona wsparcia zawodowców. Wobec tego dzisiaj na wciarze w bramce Bartłomiej Gradecki, w obronie Sebastian Graczyk, Dominik Konwerski, Mateusz Tomaszewski i Bartłomiej Ziemak, w drugiej linii Damian Szczepański, kapitan Seweryn Truskolaski, Radosław Gałązka, Piotr Majchrzak, Kamil Nowicki i wreszcie wysunięty zawodnik w ataku Filip Januszczak. A jeżeli chodzi o Mazura, bramkarzem będzie Bartosz Tomczak, w obronie grać będą Arkadiusz Wróblewski, Arkadiusz Majchrzak, Bartosz Wiśniewski i Konrad Popławski. Linię pomocy tworzą Kasjan Klimkiewicz, Michał Matecki, Bartłomiej Gębicki, Patryk Gronalewski i Eryk Przybylski. No i wreszcie napastnik, łowca bramek czwartoligowy Bartosz Komorowski. Tak się składa, że kilku piłkarzy Mazura ma za sobą występy w Wiśle Płock. Część z nich to wychowankowie naszego zespołu, więc podejrzewam, że dla nich ten mecz będzie miał dodatkowy smaczek i z pewnością zechcą pokazać swoim byłym kolegom, a także kibicom, którzy przyszli dzisiaj na Stadion Miejski w Płocku, że no, opuścili klub, ale naprawdę w piłkę grać potrafią. Nasz zespół, przypominam, prowadzi pan Rajmund Koperek, jego asystentem jest Artur Serocki, a za szkolenie bramkarzy odpowiada Grzegorz Pietrzak. Jeżeli zaś chodzi o zespół Mazura, do prowadzenia tego zespołu po kilku latach przerwy wrócił Waldemar Figurski, a pomagają mu jako kierownik drużyny Piotr Dudkiewicz, jako asystenci Paweł Kowalski i Adrian Rak, który zwyczajowo jest także bramkarzem zespołu, aczkolwiek dzisiaj zastępuje go między słupkami Bartosz Tomczak. W pierwszym składzie Mazura wizowany był przed meczem Damian Adamczyk, który całkiem niedawno jeszcze w Wiśle występował, później podróżował po świecie. Nie oszukujmy się, wielkiej kariery nie zrobił. Wrócił do Polski i gra obecnie w Mazurze. Miałem przyjemność rozmawiać z nim przed meczem. Zapytałem, bo przecież on nadal ma dopiero 25 lat, czy nie planuje powrotu do piłki na wyższym szczeblu. Powiedział, że obecnie, gdy wykonuje już obowiązki nie tylko związane z bieganiem po boisku, byłoby bardzo trudno, więc nie należy spodziewać się, żeby Adams do futbolu przez większe F powrócił. No i szkoda, że dzisiaj nie zagra, przynajmniej w podstawowym składzie, bowiem jest na ławce rezerwowych, ale jest to efekt urazu odniesionego na treningu. Szkoda, bo byłby z pewnością jednym z wiodących piłkarzy Mazura. Witamy już obie jedenastki na boisku. Spotkanie dzisiejsze poprowadzi pan Tomasz Marciniak jako sędzia główny. Jego asystentami są panowie Krzysztof Neyman i Wojciech Młotkowski. Przypominam, jesteśmy świadkami finału Pucharu Polski na szczeblu Płockiego Okręgu Piłki Nożnej. Warto też powiedzieć, że tak jak widzimy, na boisko zawodników wyprowadza Tomasz Marciniak. Tymczasem niedawno jego brat Szymon sędziował po raz kolejny mecz Ligi Mistrzów, mecz Realu z Tottenhamem. Można zażartować, że ilekroć włączymy telewizor, to czy jest to transmisja z Madrytu, czy też z ulicy Kochanowskiego z Płocka, to na pewno będzie Marciniak. Można także z całym powodzeniem powiedzieć, że Marciniakami polski futbol stoi, tak, ponieważ mamy też to nazwisko w kilku zespołach grających na różnych szczeblach rozgrywek. Z obowiązku dodamy, że Wisła dzisiaj cała na biało, natomiast goście? Na granatowo. Czy to jest tak, że to są podstawowe barwy Mazura? Można powiedzieć, że tak, zazwyczaj gra właśnie w takich. Kapitanem zespołu Wisły jest nie już od kilku sezonów Seweryn Truskolaski, grający dzisiaj z numerem 6.
Można też dodać, że to jest zawodnik, który ma już także za sobą swój debiut w pierwszym zespole Wisły. Natomiast kapitanem zespołu Mazura jest Bartłomiej Dębicki. O tyle ciekawa postać, że swego czasu zawodnik ten występował w futsalowej reprezentacji Polski, będąc nawet na Mistrzostwach Świata. I jest jednym z najstarszych zawodników Mazura, bodajże najstarszym, przekroczył już 30 rok życia, a w swojej karierze grał także w klubach płockich, w Mazowi i w Mazowszu. Płock tak naprawdę były to rezerwy Wisły, bowiem wtedy nasz zespół nie posiadał rezerw formalnie na skutek umowy z klubem Mazowsze. Płock to właśnie drugi zespół Wisły, występował pod szyldem Mazowsze i w tamtej drużynie grał obecnie kapitan Mazura Bartłomiej Dębicki. Mecz rozpoczną nawciarze, którzy atakują na prawą stronę ekranu. Przypominam, dzisiaj w całości na biało. Mecz rozpoczęty. Jako pierwsi zaczynają płoczanie. Szybko straciliśmy jednak piłkę lewą stroną goście. Niestety równie szybko stracił tę piłkę Mazur. Widzimy, że zawodnicy obu zespołów starają się opanować pierwszy stres, ale nie do końca im się to udaje chyba, ponieważ... No na razie więcej nieudanych niż celnych zagrań. Wiadomo, oczywiście są to rozgrywki na stosunkowo niskim szczeblu rozgrywek pucharowych, bowiem ta prawdziwa edycja, gdzie włączą się do gry drużyny profesjonalne, rozpocznie się za mniej więcej 8-10 miesięcy, ale dla piłkarzy dzisiaj występujących na boisku jest to bardzo ważny mecz. Tym bardziej, jak już mówiliśmy wcześniej, ponieważ w ekipie Mazura jest sporo płotrzan, wychowanków Wisły i oni z pewnością zechcą swoich kolegów pokonać, a przy okazji wywalczyć trofeum. Wiemy, że jest obiecana dla obydwu drużyn premia finansowa, całkiem pokaźna jak na codzienne możliwości i zarobki tych piłkarzy, więc również ten aspekt ma znaczenie przy okazji dzisiejszego meczu. No i warto też dodać, Maćku, tak jak mówiłeś, Wisła kilkukrotnie nie tylko grała w tym wojewódzkim finale, ale także go wygrywała. Dla Mazura największe osiągnięcie na razie w tych rozgrywkach to ubiegłoroczny finał. W tym roku powtórzone osiągnięcie, ale na pewno Mazur chciałby osiągnąć troszeczkę więcej. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że oprócz ubiegłorocznej edycji, kiedy to odpadliśmy, o ile pamiętam, w ćwierćfinale, przegrywając serię rzutów karnych z Deltą Słupno, to poprzednie 4 edycje Wisła wygrywała, więc no niejako przyzwyczaiła już swoich kibiców do regularnego udziału w finale i to skutecznego. Teraz atak nawciarzy, ale dobra interwencja obrońców, a konkretnie Kasjana Klimkiewicza. Piłka ponownie wraca w okolice pola karnego gości. Zagranie na prawą stronę, jednak ponownie powstrzymane. Truskolaski w środku pola. Ten zawodnik zazwyczaj odpowiada za rozpoczynanie naszych akcji. Gra na pozycji defensywnego środkowego pomocnika i na pewno jest jednym z najlepszych od kilku lat graczy rezerw Wisły. Jak już wspomniałeś, miał udany całkiem występ w Ekstraklasie w kończącym poprzedni sezon meczu ze Śląskiem Wrocław. Choć przegraliśmy to spotkanie 0-3, to akurat Mala, a takie nosi przezwisko Truskolaski, był jednym z najlepszych piłkarzy Wisły w tym meczu. Teraz nieudane zagranie, tracimy piłkę na rzecz Mazura. Można było przed chwilą zauważyć, że piłkarze z Gostynina próbują nękać pressingiem swoich rywali. Próbuje to oczywiście robić przede wszystkim Bartosz Komorowski, nasz napastnik, ale wspiera go także Patryk Gronalewski. Z prawej strony boiska od autu rozpoczną goście. Myślę, że mogę dzisiaj tak nazywać piłkarzy Mazura, chociaż oczywiście formalnie nie ma gospodarza tego meczu. Organizatorem spotkania jest Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej, a ponieważ spotkanie jest finałowe, to gospodarz jest tylko losowany przed meczem. Mecz odbywa się oczywiście w Płocku, ponieważ jesteśmy stolicą tego okręgu, ale formalnego gospodarza w takim przypadku nie ma. Natomiast no, ponieważ jesteśmy w naszym mieście, to umówmy się, praktyczna gra w środku pola. To jest jeden właśnie z tych zawodników, którzy mają w swoim piłkarskim CV wpisane występy w Wiśle.
Mazur jednak też nie potrafił przedrzeć się na przedpole bramki Gradeckiego, który teraz otrzymuje piłkę od kolegów z drugiej linii i już uruchamia naszą akcję ofensywną, szybko jednak powstrzymaną. I tu właśnie Bartosz Komorowski, o którym przed chwilą mówiłem, ale i pierwszy w tym mamy faul. Jak na razie gra czysta. Pierwsze przewinienie i to też wynikające oczywiście z walki w piątej minucie spotkania. Nie było tu żadnej złośliwości ze strony zawodnika Mazura. Normalna piłkarska akcja zakończona przewinieniem. Tak jak wspomnieliśmy, mecz jest pozbawiony złośliwości i oby tak było do końca, ale oby było w nim trochę więcej emocji, bo jak na razie nikomu groźnie nie udało się zaatakować. Może teraz Wisła prawą stroną, podanie do środka, ponownie jednak wycofanie Gałązka, ten pewnie przerzuci piłkę na lewe skrzydło, tak rzeczywiście się stało, opanowaliśmy tam piłkę, jest okazja do dośrodkowania, piłka jednak zatrzymana i przechwytują goście. Tutaj dobrze spisał się w tej sytuacji Konrad Popławski, który dosyć efektownie zablokował piłkę. Wydaje mi się, że to kolejny ex-Płocczanin i to jeszcze chyba całkiem niedawno występował właśnie w naszym rezerwowym zespole, a dzisiaj gra w Gostyninie. Ponownie Truskolaski, którego zadaniem będzie przechwytywanie takich właśnie bezpańskich piłek i uruchamianie kolegów z przednich formacji. Szybko jednak strata na rzecz Gostyninie. I tu widzimy Kasjan Klimkiewicz, który jak na razie po swojej lewej stronie radzi sobie zupełnie przyzwoicie. Tomku, żartowałeś niedawno, że w zespole z Gostynina występuje dwóch graczy o imieniu Kasjan, a drugi Gracjan. No i on może o tym później, chociaż teraz akcja nafciarzy również powstrzymana. I w niedawno wygranym przez Mazurę meczu 3-1 trener kierował się kluczem imiennym, wprowadzając ich razem na boisko. Tak, tak właśnie było. Rzeczywiście pan Waldemar Figurski po przerwie zdecydował się wpuścić obu zawodników jednocześnie. To był mecz, w którym nasz zespół wygrał z Bugiem Wyszków 3-1. Dosyć efektowna wygrana, chociaż momentami powiem szczerze, że odnosiło się wrażenie, że Bóg nie ma żadnego pomysłu na grę, a z kolei my nie mieliśmy pomysłu na sfinalizowanie akcji, chociaż przewaga Mazura była bardzo wyraźna. Pierwsza interwencja w tym meczu Bartosza Tomczaka, dośrodkowywał piłkę Damian Szczepański, ale trafił prosto w ręce golkipera Mazura i to w ogóle pierwsza interwencja bramkarzy w tym spotkaniu. Zapewne bardzo skrzętny kronikarz mógłby wpisać w tym momencie uderzenie w kierunku bramki, ponieważ piłka leciała w światło. No, chociaż z pewnością zamiarem zagrywającego było wrzucenie jej w pole karne. Niektórzy nazywają coś takiego centrostrzał. No tak. Popularna ostatnio nomenklatura piłkarska, teraz Płocczanie, ale szybka interwencja kapitana. Mówiłem o Bartłomieju Dębickim, że to jest zawodnik bardzo istotny dla Mazura i teraz właśnie pokazał, dlaczego tak się dzieje. I też skutecznie rozpoczął akcję swojego zespołu, zakończoną jednak dość szybką stratą i dla odmiany szansę zyskuje zespół Wisły. Gałązka zagra piłkę na prawą stronę, jednak zwlekał i dopiero gdy dostrzegł jednego z obrońców, podaje mu piłkę. Teraz zagranie penetrujące pole karne, tam jednak nie był w stanie piłki opanować nasz napastnik, więc bramki rozpocznie Bartosz Tomczak. Warto też podkreślić, że Bartosz Tomczak dobrze asekurował w ostatniej chwili lot piłki i nie dał napastnikowi z Płocka do niej dojść. Na razie nie byliśmy więc świadkami żadnej naprawdę groźnej akcji ofensywnej, a za nami już 8 niespełna minut tego spotkania, ale oczywiście wierzymy, że mecz się rozkręci, będzie więcej skutecznych, dynamicznych akcji zakończonych przynajmniej celnymi strzałami i że doczekamy się niebawem. Teraz mamy faul numer 2 w tym meczu, w 8 minucie, tak jak mówiłeś Maćku, kolejny dowód na to, że no może nie jest to mecz przyjaźni, ale na pewno nie jest to mecz jakiś brutalny szczególnie. Pośrodkowanie. Co prawda doszedł do tego podania Bartosz Wiśniewski, no ale chyba nie bardzo miał pomysł, co zrobić z tą piłką. Zatem była bardzo wysoko zagrana i tak naprawdę przy niezbyt imponujących warunkach fizycznych zawodnika Mazura opanowanie jej graniczyło z cudem. Nic więc dziwnego, że od autu bramkowego rozpocznie Bartłomiej Gradecki. Pokazują się koledzy, do nich adresowana piłka. Dwaj boczni obrońcy wyszli do autu bramkowego. Ale tu chyba trochę brakuje środkowych pomocników, żeby dokładnie tę akcję rozpocząć. No i rzeczywiście Wisła po próbie takiego zagrania piłki fałszem straciła ją od autu Mazur. No niestety okazuje się, że Mazur stracił tę piłkę równie szybko. Na moment akcję zatrzymał Konrad Popławski, ale
No tym razem już mieliśmy niezłe dośrodkowanie, ale sędziowie dostrzegli, że piłka opuściła boisko. Chyba najlepsza akcja Wisły jak do tej pory. Przeprowadzony rajd lewym skrzydłem. Dośrodkowanie rzeczywiście było od autu bramkowego. Nie było to zbyt dobrze zagranie Bartosza Tomczaka. Na szczęście akcja wprawdzie przerwana, ale także niezbyt czysto, więc aut dla Mazura i przy piłce Kasjan Klimkiewicz. Wiem, Tomku, że grupa kibiców z Gostynina wybiera mecz. Czy możesz potwierdzić ich obecność na stadionie? Miałeś okazję? Są oni skonfliktowani ze sobą, tak jak gdzie. Ponownie wasz kapitan, który jak na razie jest chyba najlepiej grającym zawodnikiem tego spotkania. Przede wszystkim w odbiorze. Bardzo dobrze Bartłomiej Dębicki kilka naszych akcji przerwał. Teraz ponownie, ale ostatecznie zakończyło się faulem i rzutem wolnym dla Wisły. Rozpoczynamy grę w środku. Gałązka poradził sobie, podaje na lewe skrzydło, ale znowu no Dębicki znowu najlepiej tak ustawiony zażegnuje niebezpieczeństwo. Można powiedzieć, że tutaj swoim doświadczeniem, to nie jest zawodnik, który biega bardzo dużo, ale on dobrze czyta grę, on dobrze się ustawia i potrafi być dokładnie czyli w tym miejscu, kiedy potrzeba. Umiejętności, o tak, tak, mówiłeś, można powiedzieć, że tu na pewno mu się to bardzo przydaje. Radzi sobie dobrze, wiadomo, że no nie będzie pokonywał tutaj kilkudziesięciometrowych dystansów przy okazji poszczególnych akcji, natomiast no w środku pola powinien dobrze się ustawiać, szybko reagować, czyli to co w futsalu, gdzie szybkość zagrań, szybkość reakcji jest chyba kluczowa, będzie po jego stronie. Teraz dobra akcja Wisły, mamy szansę, lewa strona boiska, uderzenie nie, to wyszło z tego dośrodkowania, ale mamy kłopoty z opanowaniem piłki i powracający. A na szczęście po raz kolejny Dębicki był dokładnie tam, gdzie trzeba. Pokazuje też swoim kolegom, żeby starali się czyścić te piłki, które idą górą, a można je strącić głową gdzieś poza obręb pola karnego, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa. Wyprzedzony Januszczak, a teraz okazję z rzutu rożnego do precyzyjnego dośrodkowania dostanie Seweryn Truskolaski, on bowiem trzyma piłkę w rękach, nie, jednak zostawia ją, sam pewnie ustawi się poza polem karnym, żeby ewentualnie uderzyć z poza 16 metrów, natomiast w narożniku boiska Kamil Nowicki, on będzie wrzucał piłkę w pole karne gości. Pięciu nawciarzy ustawionych w obrębie 16 metrów od bramki Mazura. Zagranie płaskie. Jest piłka w posiadaniu naszych zawodników. Uderzał Konwerski, ale niestety niecelnie. Trudna to była piłka, bowiem mocno odchylony był Konwerski i ciężko było skontrolować uderzenie. Nad poprzeczką poszybowała piłka. I pierwszy strzał na bramkę w tym meczu, który notujemy w 12 minucie spotkania, jest niestety niecelny. No oczywiście niestety z punktu widzenia rezerw Wisły, na szczęście z punktu widzenia Gostynina i oczywiście Mazur oddycha z ulgą, podobnie jak wszyscy jego kibice obserwujący to spotkanie. Oczekujemy trochę więcej z pięć podbramkowych, to była tak naprawdę pierwsza sytuacja, owszem oprócz tej, po której dośrodkowaliśmy w pole karne już za linii końcowej. Ten rzut rożny i zagrana po nim piłka to były tak naprawdę pierwsze groźne sytuacje w dzisiejszym spotkaniu. Ja mam nadzieję, że Mazur także zacznie prędzej czy później odwiedzać pole karne Wisły, bo tak na dobrą sprawę mieliśmy tylko jedną taką sytuację, kiedy była ta trochę za wysoko zagrana piłka do Bartka Wiśniewskiego, no i on siłą rzeczy nie mógł nic z tym zrobić. Dobrze, Wisła odzyskuje futbolówkę na środku boiska, zagrywamy na lewą stronę, teraz podanie do środka, ale tutaj ustawieni dobrze obrońcy Mazura bez trudu wybijają piłkę daleko, daleko poza boisko. Arkadiusz Majchrzak nie namyślał się długo, gdzie tą piłkę skierować, po prostu uderzył ją jak najdalej, aby dać swoim kolegom czas do tego, by wrócili oni, ustawili się i przypilnowali teraz swojego przedpola. Rzut z autu już wykonany, ale nie potrafimy dłużej utrzymać się przy piłce. Ponownie obrońcy Mazura też bez specjalnego patyczkowania się piłkę wybijają, ale teraz trochę lepsza akcja gości, faul i będzie rzut wolny dla Mazura na własnej połowie boiska. A faulowany był Bartłomiej Dębicki, który czubkiem nogi wybił piłkę, bo gdyby tego nie zrobił, mogło być niebezpiecznie. Teraz kolejne
okres takiej chaotycznej gry. Nikomu nie udaje się dłużej utrzymać przy piłce, wymienić dwóch, trzech dokładnych podań. Próbuje Mazur teraz gry na własnej połowie, ale od razu decyduje się na długą piłkę do graczy ofensywnych. Ci utrzymują się przy piłce i teraz jest niebezpiecznie w naszym polu karnym. Szansa dla gości. Pojedynek na 17 metrze od naszej bramki. Powiem szczerze, nieźle to wyglądało poza jednym drobiazgiem. Patryk Gronalewski zagrał tak, jakby chciał przepuścić piłkę, tylko nie bardzo wiadomo do kogo, bo niestety nikt nie zamykał tej akcji. Przy okazji no, sam nie utrzymał się przy niej. Gdyby sam próbował szukać naszego stopera, wtedy mógłby zaatakować bramkę, no ale niestety nie utrzymał się na nogach i z tej groźnej akcji Mazura tak naprawdę nie wynikało żadne poważne niebezpieczeństwo. Wydaje mi się, że swoją drogą to Patryk mógł też próbować po prostu strzału z dystansu. Z pewnością, z pewnością. Truskolaski krótko z Gałązką. Ci dwaj gracze powinni nadawać ton wydarzeniom na boisku. Straciliśmy piłkę, ale jeszcze się przy niej utrzymujemy. Januszczak, no i dobra interwencja. Chyba kolejna Arkadiusza Majchrzaka, bo to on teraz zatrzymał akcję naszego napastnika. Dość przypadkowo znaleźliśmy się w bocznym sektorze pola karnego Mazura. Było groźnie, ale Majchrzak chyba już trzeci raz w tym momencie meczu zażegnuje niebezpieczeństwo. Jeszcze Wisła, ale niestety piłka opuszcza boisko. Aut bramkowy. Co ciekawe, to Maćku, mówiłeś przed chwilą o tej stracie piłki i odzyskaniu jej. Po raz pierwszy dosyć poważny błąd popełnił Bartłomiej Dębicki. To jego nieudane zagranie sprawiło, że Wisła stanęła przed szansą. Nie wykorzystała jej jednak i tak naprawdę nie stworzyliśmy poważnego zagrożenia, bowiem zatrzymany Januszczak, ale no była to dobra okazja o tyle, że umieliśmy po przechwycie uruchomić napastnika, który zdecydował się na indywidualną akcję. Zresztą niewiele miał wyborów. Teraz znowu szansa dla Wisły, jednak Truskolaski wyprzedzony i piłka łupem pada defensorów Mazura. A konkretnie po raz kolejny Majchrzaka. Ponownie Mazur. Dobra akcja, prawe skrzydło. Bartosz Komorowski, tym razem w roli zawodnika, który rozpoczyna akcję, a nie kończy ją, tak jak to zazwyczaj bywa. Zobaczymy, co Mazur będzie w stanie osiągnąć tutaj w tej części gry. Michał Matecki, faulowany. Pierwsza taka bardzo ciekawa sytuacja dla Mazura. Sędzia Tomasz Marciniak pokazał wyraźnie, że akcja będzie rzut wolny będzie wykonywany po gwizdku. 18 minuta meczu, będzie okazja do dośrodkowania. Piłkę ustawił sobie Bartłomiej Dębicki. Jak widać, odpowiedzialny jest nie tylko za zadania takie defensywne w środku boiska i rozpoczynanie akcji, ale myślę, że z racji jego techniki będzie także egzekutorem większości stałych fragmentów gry. I sądząc po tym, jak ustawia się do tego stałego fragmentu gry, być może będzie próbował takiego uderzenia, po którym ewentualnie któryś z jego kolegów... Tak, 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 właśnie, jest główka, Bartek Komorowski, 1-0. Przegrywamy 0-1. Bardzo ładna bramka, wręcz perfekcyjne dośrodkowanie kapitana Mazura Bartłomieja Dębickiego. Strzał Komorowskiego również bez zarzutu. Żadnych szans nie miał Bartłomiej Gradecki. Tylko dwuosobowy mur. Być może tutaj mogliśmy lepiej się ustawić, bowiem dwaj niscy piłkarze ustawieni w murze. No ale też trzeba oddać rywalowi, że dośrodkowanie przedniej marki, uderzenie w długi róg i dokładne i mocne, więc Mazur po pierwszej tak naprawdę akcji, pierwszym celnym strzale w tak, tym meczu w ogóle z obu stron. To się nazywa niesamowita skuteczność, tak. 100% skuteczności Mazura, jeden strzał, jeden gol. No Wisła ma sporo, bowiem około 70 minut, żeby nawet nieco więcej, żeby odrobić straty w tym meczu, ale jak na razie przegrywamy po uderzeniu perfekcyjnym Bartosza Komorowskiego. Nasz zawodnik, można powiedzieć, potwierdził swoją sytuację. Niektórzy mawiają, że byłaby dla tego napastnika. Teraz pierwszy napastnik, ponieważ, tak jak mówię, wszyscy dokładnie wiemy, ten zawodnik od kilku sezonów jest naprawdę bardzo dobrym napastnikiem, aczkolwiek skuteczność nie jest jego najlepszą stroną. Miejmy nadzieję, że Wisła szybko weźmie się do odrabiania strat. Właśnie atakujemy lewą stroną, dośrodkowanie, dobra piłka, ale niestety no tam troszeczkę Majchrzakowi zabrakło centymetrów, a chyba jeszcze opierał się o
swojego przeciwnika, faulował obrońcę Mazura. Grę rozpocznie od rzutu wolnego bramkarz Bartosz Tomczak. Mówiłeś, Maćku, o Majchrzaku, oczywiście o Piotrze Majchrzaku, ponieważ w Mazurze także wystawił piękną bramkę w meczu z Lechem Poznań. Tak, Poznań. A w środku boiska faulował Damian Szczepan. Są najczęściej w numer na jeden. W pierwszym miejscu, tak. No niestety nie będziemy mogli podzielić się z Państwem takimi informacjami na temat ilości fauli, ilości autów, przebiegniętych kilometrów. Na razie takimi technikami nie dysponujemy, ale kto wie, może w przyszłości nawet w meczu drużyn występujących na co dzień na piątym szczeblu rozgrywek w Polsce również takie dane będą dostępne. No Wisła nie może na razie poważniej zagrozić Mazurowi. Próbujemy co prawda głównie lewą stroną atakować, jednak o ile nawet przedrzemy się w okolice przedpola bramki Mazura, to dośrodkowania zazwyczaj są niedokładne, ewentualnie blokowane przez obrońców gości. Stąd takiego realnego zagrożenia poza jednym rzutem rożnym i strzałem konwerskiego nie udało nam się stworzyć. No i pewnie kibice Mazura nie mieliby nic przeciwko temu, aby sytuacja rozwijała się mniej więcej w taki właśnie sposób jak do tej pory. No i tu na pewno możemy mówić o naszym wzajemnym konflikcie interesów. Teraz ostro ze sobą walczyli dwaj gracze Mazura, który z nich ma sięgnąć piłkę lecącą na aut. Siłą rzeczy nie udało się to żadnemu z nich. Tyle, że aut dla Wisły w bezpiecznej odległości od bramki Tomczaka. I znowu próbujemy na lewą stronę, ale tam obrońcy radzą sobie bez zarzutu. Majchrzak, który już kilka razy wybijał piłkę sprzed swojego pola karnego, tym razem uczynił to ponownie. Kolejny Majchrzak, tym razem w naszych barwach, Piotr, ale pośliznął się na piłce, a jeszcze chyba faulował uciekającego rywala. Michał Matecki leży na murawie. Uraz może okazać się groźniejszy. Zawodnik Mazura nie podnosi się z murawy, chociaż Dębicki chciał już rozpocząć akcję ofensywną. Dostrzegł bowiem, że prawoskrzydłowy jest zupełnie nieobstawiony. Jednak sędzia musiał przerwać grę, bowiem uraz zawodnika Mazura poważniejszy, niż by to w pierwszej chwili wyglądało. No i mamy 23 minutę gry i po raz pierwszy potrzebna jest pomoc medyczna. Tomek, rozumiem, że Mazur za podstawowy cel w tym sezonie, bo korzystamy z przerwy w grze, więc możemy pomówić o rozgrywkach ligowych, stawia sobie pozostanie w czwartej lidze. Tak, oczywiście. Mazur Gostynin miał w pewnym momencie taki epizod zbliżony do tego, co notowała przed kilku laty Wisła między ówczesną pierwszą a drugą ligą. Mhm. Mazur miał to samo. Wchodził do czwartej ligi, spadał i schodził, spadał i tak dalej. Mamy nadzieję, że w końcu nastąpi jakaś tam stabilizacja na poziomie czwartej ligi, bo jest to Gostynin takim miastem, które stać powinno na utrzymanie zespołu co najmniej na poziomie czwartej ligi. Niewątpliwie, a też biorąc pod uwagę nasze lokalne pojedynki, byłoby to z korzyścią. Oczywiście celem rezerw Wisły jest awans do ligi trzeciej. To będzie bardzo trudne zadanie, szczególnie w sytuacji, gdy tak jak dziś gramy niemal w całości tym młodzieżowym składem, bo chyba tylko Truskolaski przekroczył już wiek młodzieżowca w naszym zespole, a być może jeszcze jeden czy dwóch jego kolegów. Natomiast no, wsparty zespół zawodnikami z pierwszego zespołu oczywiście taką szansę może mieć. Jest to na pewno, choćby z racji ambicji tych młodych ludzi, cel zespołu Wisły. Obecnie skutecznie go realizujemy, bowiem nasze rezerwy prowadzą w rozgrywkach czwartej ligi. Czy uda się awansować, przekonamy się wiosną. Natomiast na pewno piłkarze sami chcieliby to zadanie zrealizować. I na pewno byłoby to z korzyścią dla nich, chociażby dlatego, że nie oszukujmy się, z trzeciej ligi jest później troszeczkę łatwiej trafić do pierwszego zespołu. Może teraz Wisła Gałązka jednak trochę zatrzymał akcję. Miał tutaj uciekającego Majchrzaka, ostatecznie trafia do niego piłka, ale trochę z opóźnieniem. Już kilku graczy Mazura wróciło. Dębicki, który częściej był faulowany, sam teraz przekroczył przepisy. Ale nie było to oczywiście chyba nic złośliwego, tak? Znowu Gałązka na prawą stronę do Januszczaka, ten na nietypowej pozycji prawoskrzydłowego. Dobre dośrodkowanie, piłka jednak minie wszystkich zawodników i Gostynianie wybijają, a nawet nie. Będzie tylko out, a jeszcze piłka nie opuściła boiska, wydawało Mieliśmy się, że taką ciekawostkę, pojedynek dwóch czternastek, czyli Bartosz Wiśniewski z jednej strony, Kamil Nowicki z drugiej. Ostatecznie to Gostynianie
wygrali ten pojedynek i próbują uruchomić kolejną akcję. Oczywiście na szpicy tradycyjnie numer 18 Patryk Gronalewski, który tutaj próbuje łącznie z Bartoszem Komorowskim nękać defensywę rezerw Wisły. Czasami skutecznie, czasami nie. Bartłomiej Ziemak jednak poradził sobie z tą sytuacją i Wisła wyszła z opresji bez większego trutu i ponownie próbuje, ale niestety długie zagranie, niedokładne, przechwyt zawodników Mazura. A grę uspokajał po raz nie wiadomo już który, oczywiście Bartłomiej Dębicki. Teraz Kromorowski zagrał sobie głową, zgasił piłkę i nawet udało mu się tę piłkę opanować. Niestety zagranie do Michała Mateckiego nie dociera do naszego ale zawodnika. Stracił piłkę również Gałązka i ponownie jest niebezpiecznie. Na szczęście myli się także Gromalewski. Po raz kolejny okazuje się, że inklinacje Gronalewskiego do gry zespołowej wychodzą nam niestety nie na dobre. Majczak na prawym skrzydle powstrzymany, jeszcze faulował. Będzie rzut wolny dla zespołu. Kasjan Klimkiewicz po raz kolejny na ziemi. Widzimy, że ten zawodnik naprawdę gra bardzo ambitnie i nie oszczędza się, nie oszczędzają go także zawodnicy rywali. Kolejny zawodnik, który swoje futbolowe pierwsze kroki stawiał w Płocku, więc gra przeciwko byłym kolegom. Zresztą akurat jest na tyle młody, że z pewnością miał okazję grać z ubranymi dziś na biało kolegami wiele razy w jednej jedenastce. No dzisiaj powstrzymuje nasze ataki skutecznie. Dwukrotnie teraz po tym, gdy dobrze interweniował i odebrał piłkę nawciarzom, był faulowany. Ale przerwy w grze w żadnym przypadku nie było. Okazuje się, że na szczęście dla piłkarza i jakby przebiegu spotkania obydwa te urazy były niegroźne. No można powiedzieć jedno, tak jak Maćko zauważyłeś, grał z wieloma z tych zawodników w jednym zespole, a więc zna ich różne boiskowe nawyki, dlatego być może też jest mu trochę łatwiej czytać grę zawodników z Płocka. No ale już mógłby tak naprawdę te troszeczkę obniżyć pułap umiejętności w tym meczu, bo nie pozwala się minąć, a jeśli nawet próbujemy odebrać mu piłkę, to przekraczamy przepisy, więc przydałoby się, żeby jedna z tych akcji, a teraz przenieśliśmy grę z lewej na prawą właśnie stronę, przyniosła wreszcie efekt. Znowu próbujemy prawą stroną i tym razem skutecznie Ziemak cały czas utrzymuje się przy piłce. Klimkiewicz go atakuje, ale Ziemak chociaż przy piłce się utrzymał, to dośrodkował w okolice Płotków do biegania 110 metrów przez Płotki. Chwilę oddechu dla Bartosza Domczaka, chwilę oddechu dla całego zespołu z Gostynina i oczywiście zobaczymy, co z tej akcji wyniknie. Na razie powoli kończy się pierwsze 30 minut. Przypominam, prowadzi Mazur Gostynin 1-0, a w 18 minucie gola zdobył Bartosz Komorowski. Okazuje się, że do objęcia prowadzenia wystarczył jeden celny strzał, bowiem dokładnie tyle oddali piłkarze obydwu drużyn. No, akurat... no chyba, że doliczymy ten centrostrzał Wisły. I w takim razie byłoby w celnych strzałach 1-1, aczkolwiek trudno się zgodzić z taką statystyką. Jedyny tak naprawdę celny strzał, zresztą akurat bardzo dobry tutaj bezdyskusyjnie uderzenie Komorowskiego było bardzo dobre i pewnie padłaby bramka w dowolnej lidze, ale może później, bo Płocanie próbują prawą stroną. Był przy piłce Szczepański, zagrywa do Januszczyka, ten jednak powstrzymany, jednak tym razem przekroczył Klimkiewicz przepisy. Ale mam wrażenie, że nie chodziło tu o faul, ale o rękę, prawda? No i to jest okazja do bezpośredniego uderzenia na bramkę Tomczaka. Piłka w odległości 24, nawet nie, 23, może 23, może 24 metrów. Truskolaski ustawia sobie futbolówkę. Przez chwilę był przy niej Gałązka, teraz jest tak, że Graczyk, który ciekawe. Z nich? No ja, gdyby ode mnie to zależało, oddałbym piłkę bardziej doświadczonemu Truskolaskiemu, ale chyba Graczyk z racji uderzenia piłki lewą nogą. Jednak Truskolaski, ale niedobrze, prosto w mur i to w dolną jego część trafił w kolana piłkarzy Mazura. Skończyło się na strachu. Tak naprawdę to Wisła powinna cieszyć się teraz, że piłka była troszeczkę za mocna dla Gronalewskiego i nie zdążył on do niej dobiec, bo mogłaby z tego wyniknąć całkiem niezła kontra. No, rzeczywiście nie wyszedł naszemu kapitanowi ten rzut wolny.
trudno chyba gorsze uderzenie, no chyba że piłka poszybowałaby kilka metrów nad poprzeczką, to wtedy ten strzał można by oceniać podobnie. No powiedziałbym, że lepiej, bo piłka kilka metrów nad poprzeczką nie daje okazji do kontry. Tak jest. Znowu Wisła, no tym razem przydałoby się zagrać może trochę spokojniej właśnie w tej strefie boiska, tak jak obecnie, wymienić kilka podań, uspokoić nieco grę, próbować rozklepać ustawionego defensywnie rywala. Jednak Wisła po dwóch, trzech podaniach w środkowej strefie szybkich zdecyduje się znowu na grę długą piłką do przodu. Ta metoda jest jak na razie na dobrze ustawionego Mazura nieskuteczna, więc chyba czas zmienić obraz gry. Ja mam takie dziwne wrażenie, że Wisła dysponując stosunkowo niezłą drugą linię, jak na ten poziom rozgrywek, stanowczo za rzadko z niej korzysta, za rzadko gra w drugiej linii długo. Powinni chyba płocczanie troszeczkę bardziej rozciągać tą grę i starać się wyciągnąć graczy Mazura z ich własnego przedpola. Jest to oczywiście właściwa strategia. Wszyscy doświadczeni trenerzy mówią, żeby jak najdłużej przy piłce się utrzymywać, jak najwięcej wymieniać podań, nawet cierpliwie daleko od bramki przeciwnika, ale tak, żeby po prostu piłki rywalowi nie oddawać, nie ryzykować długich podań, po których strata jest możliwa. No teraz znowu był przykład indywidualnej akcji zakończonej stratą i faulem Gałązka. Rzadkie to zjawisko, bo Bartosz Komorowski pojawił się na własnej połowie i to bliżej własnej bramki nawet niż środka pola, a to znaczy, że sytuacja wyglądała naprawdę poważnie. Ale Gałązka wdał się w dribbling, piłkę stracił, a później Komorowskiego faulował, więc żadnego zagrożenia dla Mazura nie było, a jeszcze przy okazji goście wywalczyli stały fragment gry. No i jak na razie w tym wyrównanym meczu prowadzą o tyle zasłużenie, że po prostu oddali strzał w światło bramki. Myślę, że trzeba by w tym momencie przypomnieć, że nie byłoby pewnie tego strzału, gdyby nie naprawdę bardzo dobre, bardzo precyzyjne dośrodkowanie Bartłomieja Dębickiego z rzutu wolnego. Zresztą chyba akurat ten zawodnik zasługuje na razie na mianę najlepszego zawodnika meczu. Teraz mamy okazję na nieco szybszą akcję. Szczepański, znowu dość przypadkowo piłka do niego trafia, zagrywa do Mike Szaka, linia pola karnego do środkowania, ale piłka tak naprawdę nie miała prawa dotrzeć do żadnego z partnerów. Mike Szak będzie miał okazję rozpocząć grę od autu, zagrał do Ziemaka, ten na prawym skrzydle, ponownie do Mike Szaka. Mike Szak trafia w nogi obrońców Mazura i mamy po raz kolejny ponownie zaledwie wrzut z autu. Tym razem Ziemak będzie rzucał piłkę. Ciekawe, czy zdecydujemy się na popularny ostatnio, nawet w Ekstraklasie, wariant długiego zagrania bezpośrednio przed bramkę, jednak nie, krótko wyrzucona piłka. Tutaj tracimy ją dość szybko na rzecz Dębickiego, na razie, prawie oczywiście bezbłędnego Dębickiego, tak jest. Dobrze, teraz zachował się Konwerski, który nie ryzykował, zagrał piłkę głową wprost w ręce Gradeckiego, a Gradecki już uruchomił kolegów z defensywy. Był przy piłce przed chwilą Tomaszewski, ponownie Konwerski i Wisła przenosi grę na lewą stronę boiska. Teraz dobre podanie, będzie okazja do dośrodkowania, dobra akcja Wisły. Ale na szczęście bardzo dobrze zachował się Bartosz Tomczak. No ale wreszcie było trochę dynamiki w tej akcji. Dobre podanie na lewe skrzydło, dośrodkowanie z pierwszej piłki bez zastanowienia. No piłka zbyt blisko bramki, ale była to akcja, która mogła się podobać. Na pewno warto pochwalić Gradeckiego za to, że na tyle szybko uruchomił piłkę, że zgubił dwóch zawodników Mazura będących najbliżej siebie i dzięki temu łatwiej mu było rozerwać później naszą defensywę. Teraz okres nieco lepszej gry Wisły, próbujemy prawą stroną, Szczepański do Ziemaka, jednak niedokładnie i już bez problemu rywal. Gronalewski, który wcześniej kilka razy atakował bramkę, tym razem próbował wystąpić w roli rozgrywającego, a z kolei Bartłomiej Dębicki trafił w głowę jednego z zawodników Wisły, wybijając piłkę. Nieco lepszy fragment Wisły od kilku minut. Osiągnęliśmy przewagę. Co prawda klarownych sytuacji do zdobycia goli nie było, ale jeśli dalej gra będzie tak wyglądała, na pewno się pojawią. Lekka nuta optymizmu po bezbarwnych 30 minutach. No Maćku, oczywiście ja jestem wielkim optymistą, jeżeli chodzi o Mazura i nie chcę być brutalny, ale świetny mecz zagrała Wisła w Kielcach przeciwko Koronie. Tylko co z tego?
No niestety, to trzeba przyznać. Inna sprawa, że ja zastanawiałem się po meczu długo, jeśli przegrywać, to lepiej w takim stylu niż wtedy, kiedy zostaliśmy, tak jak na przykład w Zabrzu, zupełnie przez rywala rozstrzelani. Teraz na Wciarze Truskolaski nie zdecydował się na strzał, ale piłka jeszcze w okolicach pola karnego do Ziemaka na prawą stronę, ten będzie mógł dośrodkować i dobrze teraz zagra na piłkę, ale też dobrze obrońcy Mazura. No, podkręciliśmy nieco tempo w ostatnim fragmencie, coraz więcej zagrożenia ze strony młodych Wiślaków, oby wreszcie po jednej z akcji udało się oddać strzał celny na bramkę Tomczaka. Tylko nie wiem, co musielibyście zrobić z Dębickim, który wygląda tak, jakby się sklonował, bo on jest po prostu wszędzie. Ponownie na własnym przedpolu. O Wilku mowa. Wracając do meczu w Kielcach, tak jak powiedziałem, lepiej przegrać w takim stylu, kiedy naprawdę dobrze się grało, niż zostać całkowicie zdominowanym, o ile w ogóle można mówić o walorach porażki. O, i teraz... Chociaż z drugiej strony to lepiej brzydko wygrać, niż pięknie przegrać. Zdecydowanie tak. Taką też rozmowę miałem z kapitanem naszego zespołu Bartkiem Sielewskim, z którym, ponieważ sąsiadujemy, ze sobą rozmawiałem w sobotę rano i powiedział, że no, mecz niesamowity, że dawno nie grał w takim spotkaniu, żeby Wisła była tak ewidentnie w polu lepsza i jednocześnie nie potrafiła w żaden sposób tego udokumentować. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to mi się przypomniało spotkanie dawnej Petrochemii z Rakowem Częstochowa. Wtedy to pamiętam, to za kadencji trenera Bobo Kaczmarka, mieliśmy chyba, ktoś powiedział, 16 celnych strzałów, a straciliśmy bramkę w sposób no, niemożliwy. Raków nie oddał żadnego celnego tak, strzału, a wygrał, bo trafił w słupek, prawda? Tak, a słupek tak. Jest strzałem niecelnym. Piłka odbiła się wtedy od słupka pleców Artura Sejuda i wpadła do bramki i przegraliśmy 0-1 w meczu, w którym Raków praktycznie nie był na naszej połowie boiska. A my przez 80 minut byliśmy w ich polu karnym, przez 9 na ich wróćmy połowie. Wróćmy na Kochanowskiego w Płocku, próbowaliśmy prawą stroną, Januszczak jednak przez Klimkiewicza zablokowany. I tylko kolejny aut dla Wisły Płock. Maciek oczywiście mówi cały czas, że to jest stadion przy Kochanowskiego, chociaż... Nigdy nie wiem, czy tak, jest to sportowa. Tak naprawdę to jest ulica sportowa, bo to jest trochę tak jak ze stadionem Wisły, który jest przy ulicy Łukasiewicza, chociaż tam nie ma żadnego głównego wejścia od tej strony. Tak, to prawda. Ja nie mogę się przestawić, to jest sportowa 3, o ile pamięć mnie nie myli, ale dla mnie to będzie i dla Płocon, myślę, takich stadion przy Kochanowskiego, tak wszyscy stadion mówią. Stadion przy Kochanowskiego, teraz Wisła strzał, no i dobra no interwencja. I to chyba Tomczaka. Najlepsza zdecydowanie absolutnie uderzenie. Sytuacja dla Wisły, trochę ale... Trochę przypadkowo przedarliśmy się przez zasieki obronne Mazura, ostatecznie Szczepański znalazł się w dobrej sytuacji, uderzył mocno, ale niestety nie Bartosz na tyle... Tomczak był na posterunku. Nie na tyle dokładnie strzelał nasz pomocnik, żeby pokonać Tomczaka. Rzut rożny, więc ponownie piłkę ustawił sobie Kamil Nowicki. 5-6 na Wciarzy w polu karnym Mazura. Tym razem wysoko zagrana piłka na drugą stronę. Próba uderzenia głową, piłka jednak chyba opuści boisko i po raz kolejny Tomczak od autu bramkowego. A tutaj w tym, że piłka opuściła boisko, sporą zasługę miał ponownie Kasjan Klimkiewicz, który przyblokował dobrze jednego z zawodników Wisły. Wreszcie oddaliśmy celny strzał. Czekać na to trzeba było do 38 minuty meczu, no ale wreszcie była to groźna akcja na Wciarzy. Dobrze się zaczęła, później troszkę pomogło nam szczęście, ale nie jest to istotne. Ważne, że strzał celny zanotowaliśmy. W środku rywale. Wrócił troszeczkę w okolice środka pola Bartosz Komorowski, który dzisiaj gra troszeczkę nietypowo, nie jest takim typowym sępem, jak to zazwyczaj robi, a stara się szukać piłki w każdej możliwej strefie boiska. Jednak Mazur nie potrafił przedostać się w okolice naszego pola karnego, ale ponownie piłkę odzyskuje i tym razem już Dębicki długim podaniem chciał zagrać do Gronarewskiego, ale nieudane zagranie kapitana Mazura i szanse zyskają ponownie na Wciarze. Rozgrywamy daleko od środkowej linii boiska. Piłkę pewnie dostanie Truskolaski. Tak, on jest na pozycji defensywnego pomocnika. Zagra na prawą stronę. Tutaj jest Tomaszewski, obok niego Ziemak. Tomaszewski na razie sam utrzymuje się przy piłce. Próbował do Szczepańskiego, niedokładnie i rywale. Bardzo dobrze ustawił się teraz Arkadiusz Majchrzak, który wyczyścił tę sytuację.
Truskolaski po raz kolejny. No sporo zawsze Seweryn nabiega się w każdym meczu, bowiem musi wracać do defensorów, żeby akcję rozpoczynać. Jeśli stracimy piłkę, znowu tę robotę musi wykonywać od początku. Teraz faul po takiej stykowej sytuacji. Gałązka przewrócony. Chyba nic poważnego się nie stało. Tak? Faulował go Patryk Granalewski, który pomógł mu wstać, przeprosił go jednocześnie za to nieczyste zadanie. Nie jest to żaden uraz. Gałązka zdolny do gry. A piłkę znowu ma Truskolaski, który pewnie uruchomi prawą stronę. Tak, tu jest Ziemek Truskolaski, pokazuje się na skrzydle. Ale bardzo, bardzo dobrze blokował Michał Matecki. Znowu Truskolaski głową do Szczepańskiego. Ten jednak w dribblingu nie poradził sobie i tracimy piłkę dość łatwo. Wraca do nas. Michał Matecki trochę się nie zorientował w tym, że mógłby zabrać się z kontrą i dlatego nic się nie stało. Znowu Wisła, zagranie z lewej strony i to, czego mieliśmy unikać, ale będzie okazja. No tutaj w bardzo trudnej sytuacji próbował uderzać nasz napastnik. Piłka jednak cały czas w posiadaniu Nafciarzy. Ziemak, dośrodkowanie penetrujące, ponownie główka i chyba blokowana przez Klimkiewicza. Tak, będzie rzut rożny dla zespołu Wisły. Oba zespoły oczywiście sygnalizowały, że to dla nich powinna być piłka. Sędzia Tomasz Marciniak jednoznacznie pokazał, że Wisła no rozpocznie od rzutu rożnego. Chyba piłkarze w niebieskich strojach zgadzają się, bo protesty z ich strony były bardzo skromne, więc nikt nie kwestionował decyzji arbitra. Chociaż oczywiście wiadomo, że z urzędu każda drużyna podnosi rękę w takiej sytuacji. To naturalne, jeśli nie ma stuprocentowej pewności, że piłka należy się rywalowi, trzeba walczyć o swoje prawa. A w narożniku boiska po raz trzeci Kamil Nowicki. Coraz więcej piłkarzy Wisły w polu karnym. Płasko zagrana piłka, mijają się obrońcy, ale mijają się również Nafciarze i nic już z tej akcji nie wywalczymy. Ziemak musi rozpoczynać akcję od własnej połowy do Truskolaskiego. Ten jest sam atakowany przez dwóch rywali, więc wybiera bezpieczny wariant. Piłka trafia do Gradeckiego, Gradecki do Graczyka. No tutaj widać, że musimy znowu tę akcję konstruować od własnej połowy boiska. Jest Tomaszewski. Tomaszewski ponownie do Graczyka. No nie klei się nam gra ofensywna. Za mało jest tutaj graczy w środkowej strefie. Jeśli Truskolaski jest cofnięty, to powinien trochę niżej zejść Gałązka, żeby móc dostać podanie i ewentualnie atakować bramkę, ale na razie no nie ma tutaj zrozumienia w środkowej strefie. Jeśli, tak jak powiedziałem, Truskolaski cofnie się bliżej własnej defensywy, wtedy Gałązka powinien wyjść mu w okolice środkowej linii. Tego teraz zabrakło, więc piłkę znowu straciliśmy i konstruujemy akcję od zera, że tak powiem, ponownie. Truskolaski właśnie z Gałązką. O takiej gry brakowało przed chwilą. Teraz dobrze wymieniliśmy piłkę, ale już kolejne podanie niestety niedokładne. Jeszcze Gałązka walczy w środku, ale... Ale po raz kolejny pokazał się Dębicki. A teraz faulu Gronaleckiego, który gra bardzo ambitnie, ale ostatnio kilka razy zdarzyło mu się przekroczyć przepisy. Próbujemy lewą stroną, dośrodkowanie. Nie ma tam piłkarzy Wisły, wybijają goście. Jeszcze Dębicki, chyba nie chcąc ryzykować, wybił piłkę na rzut rożny. Nieporozumienie, bo gdyby ktoś z kolegów powiedział kapitanowi Mazura, że nie jest to groźna sytuacja, pewnie próbowałby podawać piłkę głową do bramkarza, ale nie chciał ryzykować doświadczony zawodnik Mazura i wybił futbolówkę na rzut rożny, a tam dostanie szansę dokładnego dośrodkowania Kamil Nowicki. Zagrał tym razem krótko, ponownie więc będzie wrzucał, ale już z innej pozycji niż rzut rożny. Przewrócony przez inną czternastkę. Czyli przez Bartosza Wiśniewskiego. Delikatne to było otarcie, ale faul był ewidentny, tak. Oczywiście. No i teraz bardzo ciekawa sytuacja, bardzo niebezpieczna. Mam nadzieję, że Mazur wyjdzie z tego obronną ręką. Bo trzeba przyznać, że Wisła wprawdzie zaczęła wyraźnie przeważać, ale z tej przewagi póki co nie wynika nic. Oprócz strzału Szczepańskiego nie ma mowy o takim realnym zagrożeniu. Ponownie Nowicki, chyba będzie to dośrodkowanie, chociaż dobra piłka w światło bramki nie. Wybijają obrońcy i kolejny rzut rożny, więc Nowicki w zasadzie pozostaje w tym samym sektorze boiska cały czas, czyli w okolicach chorągiewki. Raz to dośrodkowanie z rogu, raz dośrodkowanie z rzutu wolnego, no może wreszcie uda mu się zagrać piłkę na tyle dokładnie, żeby któryś z kolegów uderzył ją na bramkę Tomczaka. I dał mu szansę, dał mu szansę obronienia. Albo popełnienia błędu, to jeśli już tak mówimy o interesach różnego rodzaju. Chyba znowu krótko zagramy ten rzut rożny, tak się właśnie dzieje. Nowicki dośrodkowuje znowu obrońcy, no i znowu rzut rożny, tym razem z przeciwległej, lewej strony bramkarza Mazura. No trzeba powiedzieć, że teraz Mazur miał troszeczkę szczęścia, bo
Gdyby zawodnicy z Płocka zorientowali się w sytuacji, to mogło być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Z drugiej strony trudno przewidzieć taką sytuację i naprawdę no, nic dziwnego, że żadnego z nawciarzy tam nie było. Znowu Nowicki z rzutu rożnego. Dobra piłka. Tym razem jednak minęli się zawodnicy Wisły. Jeszcze okazja do dośrodkowania z przeciwległej strony. No i dobra, skuteczna interwencja obrońców Mazura, którzy zostawiają teraz kilku naszych piłkarzy na spalonym. Zastawiając pułapkę offside'ową, gra oddaliła się z połowy gości, którzy przez kilka minut no, byli tutaj poważnie oblężeni przez naszych młodych piłkarzy. Jeden rzut rożny za drugim. Tyle, że żadna z akcji nie zakończyła się strzałem. Stopery pokazują, że jest już 45 minut gry za nami, ale przypominam, że mieliśmy jedną interwencję zespołu medycznego, a więc zapewne Tomasz Marciniak, prowadzący to spotkanie, doliczy przynajmniej minutę. No, interweniowała nasza wspólna koleżanka z Wisły, Agata Wysocka, która wiele lat współpracuje z piłkarzami wszystkich drużyn młodzieżowych, czy też zespołu rezerw. No, na pewno kibicom w Płocku jest to doskonale znana postać. Dośrodkowanie. Dobrze bita piłka, ale ponownie najlepsi obrońcy Mazura. A w tym momencie koniec pierwszej połowy. Marciniak skończył pierwszą część spotkania. Gdybyśmy mieli pokusić się o jakieś podsumowanie, to była to wyrównana pierwsza część meczu, a o wyniku decydowała jedna znakomita akcja. A dokładnie rzecz biorąc, rzut wolny, gdzie dośrodkowywał Bartłomiej Dębicki. Na pewno gracz numer jeden w Mazurze i chyba być może no, nawet w ogóle w całym meczu. A bramkę zdobył numer 4, czyli Bartosz Komorowski. To właściwie jedyna dobra sytuacja Mazura w tym meczu, w pierwszej części tego spotkania. Dużo więcej miała ich Wisła, ale na szczęście dla Gostynina żadna z tych akcji nie została wykorzystana. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i spotykamy się za kwadrans. W kraju według rankingu opinii i to drugi rok w rzędu. Romarket.
Thank you.
Patrz na zmiany. Oni zaczęli 32. Cały czas słychać dobrze? Tak, Tomek? 34. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że mamy w tej chwili przerwę w meczu, zaproszę Państwa na najbliższy mecz Lotto Ekstraklasy, który Wisła Płock rozegra. Jesteśmy ponownie na antenie. Witamy serdecznie Tomasz Paszkiewicz i Maciej Wiącek. Za chwilę druga połowa spotkania finałowego Pucharu Polski na szczeblu Płockiego Kręgowego Związku Piłki Nożnej. Do przerwy 1-0 prowadzi Mazur Gostynin po bramce, którą w 18 minucie zdobył Bartosz Komorowski. Wisła tak naprawdę nieźle grała w ostatnim kwadransie tego spotkania, może 10 minutach, kiedy to zamknęliśmy na własnej połowie zespół Mazura Gostynin. Kilka razy egzekwowaliśmy rzuty rożne, no ale niestety żaden z nich nie przyniósł powodzenia. Jedyny groźny strzał na bramkę Mazura oddał grający z dwójką Damian Szczepański, ale bramkarz Bartosz Tomczak bardzo dobrze to uderzenie obronił. W kilku innych sytuacjach dobrze rywali blokował Kasjan Klimkiewicz. Przypominam, jest to zawodnik, który jeszcze zupełnie niedawno grał w rezerwach Wisły. Gdyby jednak wybrać najlepszego piłkarza tych pierwszych 45 minut, to naszym zdaniem na to miano zasłużył Bartłomiej Dębicki, nie tylko dlatego, że świetnie czyścił przedpole Mazura, nie tylko dlatego, że dobrze widział, gdzie są jego partnerzy, ale także dlatego, że to właśnie on bardzo, bardzo dokładnie dośrodkowywał piłkę na głowę Bartosza Komorowskiego i po tym dośrodkowaniu padła jedyna bramka dotychczas tego meczu. Rzecz działa się w 18 minucie. Po dośrodkowaniu Dębickiego doskonale główkował Komorowski, nie dając Gradeckiemu żadnych szans na obronę. No i tak naprawdę przy pierwszym celnym strzale Mazur, jedynym ze strony gości w tym meczu, padła bramka. My swojego celnego strzału na gola nie zamieniliśmy. Mieliśmy również kilka niecelnych i, jak mówiłem, kilka dośrodkowań groźnych, ale... No i jeden centrostrzał. Jeden centrostrzał, do którego Tomek wraca regularnie. No ale centrostrzał, jak można się było spodziewać, na niczym specjalnym się nie skończył. Tomczak piłkę złapał pewnie, bez najmniejszego trudu. Widać, że szykują się dwie zmiany w naszym zespole. Przygotowani do wyjścia na boisko są Olaf Bieńkowski i Jakub Panek. Kogo zmienią, dowiemy się za chwilę. Na razie jeszcze nie ma żadnego anonsu, kto opuścił boisko. Wiemy tylko, kto się na nim pojawi, więc może skład nawciarzy, Gradecki. Ja wymienię całą jedenastkę z pierwszej połowy, bowiem mówię, nie znam jeszcze graczy, którzy boisko opuścili. Gradecki, Szczepański, Graczyk, Konwerski, Truskolaski, Gałązka, Majchrzak, Nowicki, Tomaszewski, Januszczak i Ziemak. A jeżeli chodzi o Mazura, Tomczak, Komorowski, Wróblewski, Przybylski, Majchrzak, Gronalewski, Dębicki, Wiśniewski, Matecki, Klimkiewicz i Popławski. No te zmiany będziemy musieli troszeczkę zgadywać, bowiem nie ma żadnej sygnalizacji. Jak się Państwo zapewne domyślają, na tym szczeblu rozgrywek nie ma arbitra technicznego, który mógłby nam pomóc w ustaleniu zmian w naszym zespole. Wchodzących graczy zidentyfikowaliśmy, tych, których nie ma na boisku, za chwilę Państwu podamy.
jak powiedziałem, Olaf Gieńkowski grający z numerem 9 i Jakub Panek, zawodnik z numerem 25, pojawią się na boisku. Ich koledzy, którzy je opuścili, za chwilę będą nam znani, gdy uda nam się po prostu rozpoznać wszystkich, których na boisku widzimy. Piotr Majchrzak ostatecznie opuścił boisko, gracz z 8 i Kamil Nowicki, gracz z numerem 14. Jak konkretnie te zmiany wyglądały, to dowiemy się tak naprawdę dopiero po zakończeniu spotkania. Na razie próbujemy także zorientować się, jak wygląda sprawa w Mazurze Gostyninie. Wydaje mi się, że nie ma żadnych roszad, Tomku. No nie jestem do końca przekonany. Widzę, że na pewno pojawił się z numerem 2 Jarosław Kułaga. A jednak. Teraz mecz się zaczął. Będziemy próbować ustalić precyzyjnie zmianę w zespole Mazura. Jak już Tomek sprytnie zauważył, Jarosław Kułaga biega po murawiach. Widzimy także numer 8, Rafał Wilamowski, czyli jest jeszcze jedna zmiana. W przypadku Wisła, widzisz, ja nie dostrzegłem żadnej, także twoje oko wyraźnie lepsze. Udało nam się zidentyfikować zawodników schodzących w Wiśle. Pewnie tak będzie za chwilę w przypadku Mazura. My zaczęliśmy tę drugą połowę od pierwszej akcji ofensywnej. Długiego podania w pole karne, tam jednak dobrze interweniowali obrońcy Mazura i Wisła dostaje szansę z autu. Sebastian Graczyk, on będzie wrzucał piłkę na boisko. Tak daleko zagrana futbolówka, walczą tam dwaj piłkarze Wisły, jednak nieskutecznie i piłka wybita w okolice środka boiska. Mamy mieć. Po raz kolejny między obrońców Wisły próbował się wedrzeć Patryk Gromaleski. Niestety po raz kolejny został przyblokowany. Wisła prawą stroną, zagranie do Januszczaka, ale znowu skutecznie interweniują obrońcy Mazura. Na lewej stronie próbujemy tym razem i znowu niedokładne podanie, tym razem Graczyk nie dobrze zagrał piłkę do kolegów, Gałązka na lewą stronę do Graczyka, ten w okolice 16 metra, ostatecznie piłka do Bieńkowskiego, ale też po raz kolejny zagrana niedokładnie. Druga połowa rozpoczęła się podobnie do pierwszej, która, jak zapewne pamiętasz, rozpoczęła się od nieudanych zagrań z obydwu ze stron, mnóstwa chaosu, straconych piłek w środku boiska i podobnie było przed chwilą. Teraz trochę potrzanie opanowali sytuację, ale Gałązka już niedokładnie piłkę podał do Bieńkowskiego i straciliśmy ją po raz kolejny. Dobrze za to Graczyk, który wyprzedził Komorowskiego, zblokował go i odzyskał piłkę, dając szansę rozpocząć tę akcję ponownie od strefy defensywy i tak czynią teraz młodzi płotrzanie. Jednak szybka strata i piłka wraca w okolice naszej strefy obronnej. A mi udało się dostrzec jeszcze jednego nowego gracza w zespole Mazura, więc wiem już, że ci trzej, którzy weszli na plac gry w 46 minucie, to są Jarosław Kułaga numer 2, to Rafał Wilamowski numer 8 i Damian Surmak numer 9. No i właśnie Kułaga przed chwilą skutecznie zatrzymał akcję Wisły lewym skrzydłem. I mogę powiedzieć, że zeszli z boiska numer 5 Arkadiusz Wróblewski, numer 6 Eryk Przybylski i numer 14 Bartosz Wiśniewski. Wisła w środku, tym razem trochę skuteczniej przedzieramy się w okolice bramki gospodarzy. Prawa strona, no i tam będzie faul, będzie rzut wolny i kto wie, czy nie pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Tym razem tak faulujący jest Rafał Wilamowski. Niedawno pojawił się na placu gry i już przewinienie na żółtą kartkę. Krótko po wejściu na boisku Wilamowski ukarany żółtym kartonikiem, a Wisła dostaje okazję do precyzyjnego dośrodkowania piłki w pole karne. Graczyk lewonożny i Truskolaski prawonożny będą teraz tę piłkę zagrywać w obręb 16 metrów od bramki Tomczaka. Tylko trzech piłkarzy, czterech w tej chwili w 16 gości.
Graczyk, bezpośrednie uderzenie, dobry strzał. Niewiele brakowało naszemu obrońcy, by zaskoczył teraz Tomczaka, który nie spodziewał się takiego rozwiązania, zlekceważył trochę piłkę, a ta minęła dalszy, prawy słupek bramki strzeżonej przez golkipera gości. No niewiele tutaj Graczykowi zabrakło do szczęścia. No ale na szczęście dla Mazura zabrakło i w dalszym ciągu to zespół z Gostynina prowadzi 1-0. Choć drugą połowę Wisła zaczęła lepiej niż pierwszą, bowiem mimo początkowego 2-3-minutowego chaosu, teraz już lepiej operujemy piłką, staramy się atakować. No i efektem tej niewielkiej, co prawda, ale jednak przewagi był ten strzał Graczyka z rzutu wolnego. Można więc chyba zaryzykować twierdzenie, że Wisła na tym samym poziomie zaczęła drugą połowę, co zakończyła pierwszą. Jeśli rzeczywiście tak będzie to wyglądało przez pełne 45 minut drugiej części, możemy spodziewać się goli dla młodej Wisły. A na pewno możemy spodziewać się tego, że defensywa Mazura będzie miała się nie jeden raz okazję wykazać. Teraz jednak nie potrafimy wyjść spod własnej bramki i prawą stroną atakują. Udało się to za to Mazurowi, a konkretnie Jarosławowi Kładzy. Ten jednak stracił piłkę i nie sięgnął Dębicki. Tym razem Truskolaski okazał się lepszy, ale Mazur znowu jest niestety przy piłce. Niecelne. Klimkiewicz i Wilamowski, który próbuje szarpnąć po lewej stronie, był faulowany, ale sędzia Marcina pokazał, że Mazur może kontynuować grę, zastosował przywilej korzyści. Piłka po dośrodkowaniu lewoskrzydłowego Mazura minęła wszystkich graczy, aut dla nawciarzy na wysokości własnej szesnastki. Będzie możliwość wrzucenia piłki do kolegów z drugiej linii. Graczyk rozpocznie grę, chociaż no, teraz na taki wyższy pressing zdecydowali się zawodnicy Mazura, no i skutecznie, bowiem odzyskują piłkę. I mamy rzut wolny. Strzelec bramki Komorowski faulowany. Piłkę zostawia grającemu z dziewiątką Damianowi Surmakowi. To jeden z tych zawodników, o których możemy powiedzieć, że należą do starszego pokolenia zawodników Mazura. To doświadczony zawodnik, mający wiele meczów na koncie. To było dobre dośrodkowanie, ale tym razem Komorowski nie zorientował się w sytuacji i nie przyłożył głowy tak, jak tego się można było spodziewać. Wróciliśmy z dalekiej podróży, można powiedzieć, bo gdyby teraz Komorowski trafił piłkę głową, to stał centralnie 4 metry przed bramką Gradeckiego i kto wie, czy nasz golkiper, gdyby udało się Komorowskiemu piłkę trafić, byłby w stanie uderzenie z tak niewielkiej odległości obronić. Jeszcze piłka trafiła w końcówce do obrońcy Mazura, ten jednak uderzył wyjątkowo niecelnie, nawet piłka nie wyszła poza końcową, a jedynie poza boczną linią. Być może tak naprawdę chciał dośrodkowywać, a troszeczkę mu się nie udało. Ale znowu było groźnie, na szczęście niedokładnie rozgrywali piłkę zawodnicy Mazura. Szansa dla nawciarzy. Przyspieszyliśmy akcję w tej strefie, no ale niestety krótko utrzymaliśmy się przy piłce. Bardzo dobrze Mazur przerwał tę sytuację. Przede wszystkim dobrze dlatego, że czysto, bo nie było faulu. To miało być zagranie do Surmaka, ale a wyszło chyba do Gałązki. Nieporozumienie. Ale Gałązka no też niedokładnie. Wilamowski próbuje opanować piłkę przy linii. Udało mu się to. Zagrał do tyłu, do Klimkiewicza. Wreszcie nieco wyżej atakuje Wisła i to daje efekt w postaci niedokładnego podania piłkarzy Mazura. My mamy szansę rozpocząć tę akcję od środkowej strefy. Tyle tylko, że podobnie jak rywale podajemy piłkę wprost pod nogi ubranych w inny kolor piłkarzy. Może teraz znowu od defensywy trochę za długo indywidualna akcja, piłka zagrana wreszcie do formacji ofensywnych, tam faul i będzie rzut wolny dla Wisły na wysokości koła środkowego. Gra już rozpoczęta, nie no, spieszy się teraz piłkarzom Wisły, piłka nastrzelona, wydawało się, że chciał żółtą kartkę Surmaka wywalczyć nasz zawodnik, ale sędzia nie dał się na to nabrać. Bo notabene Surmak chwilę wcześniej pokazywał, że jeden z Wiślaków zagrał ręką. Rzeczywiście tak było, ale Surmak nie wziął pod uwagę jednego, że chwilę wcześniej był faul.
O żółtej kartce nie mogło być tu mowy, bowiem to było ewidentnie świadome zagranie w nogi Surmaka, więc arbiter żółtego kartonika nie wyjął, a wszystko co w tej akcji wywalczyliśmy to out i to z własnej połowy, więc graczyk znowu będzie musiał uruchamiać kolegów. Wybrał Gradeckiego, który pojawił się poza polem karnym, ten pewnie zagra na prawą stronę, tam jest Tomaszewski i to on będzie rozpoczynał akcję. Ma niedaleko Ziemaka, wybiera jednak trochę bardziej agresywny wariat do Szczepańskiego. Szczepański do prawoskrzydłowego Truskolaskiego. No nietypowa pozycja Mali i naszego kapitana. Powstrzymany filigranowy pomocnik i tylko aut dla piłkarzy Wisły. Po raz kolejny pokazał się Kasjan Klimkiewicz. Mówiliśmy już, że to jest były zawodnik Wisły. I mówiliśmy, że to jest jeden też z bardziej widocznych defensorów w zespole Mazur. Kilka udanych interwencji, głównie w tej końcowej fazie pierwszej połowy, gdy... Kilka nieczystych także, ale nie chamskich na pewno. Na pewno nie można mówić o jakiejś złośliwości ze strony któregokolwiek piłkarza występującego dzisiaj na boisku. Wisła na prawej stronie, utrzymujemy się przy piłce, próba indywidualna i dośrodkowanie, dobrze bita piłka, minął się Tomczak, jest okazja, piłka uderzona, nie jestem w stanie powiedzieć czy przez Januszczaka, czy przez któregoś z jego partnerów, ale niestety nie była dokładnie uderzona, nieczysto, no i drogi do bramki nie znalazła, a później obrońcy Mazura oddalili już grę od swojego pola karnego. Strzał... Piłka trafiła do gałązki i ten strzał, szczerze mówiąc, no, daleki był od ideału. Uderzał na bramkę Mazura Jakub Panek, wprowadzony w drugiej połowie. No tak jak powiedziałem, nieczysto trafił w piłkę, choć był blisko bramki, ale nie była ona też jakaś łatwa do skontrolowania, więc no, nie ma tu powodów do większych pretensji do Jakuba. Szkoda, bo to było realne zagrożenie pod bramką Mazura. Teraz ciekawa sytuacja. Prawie wszyscy zawodnicy zgrupowani w środku pola. Skutecznie nawciarze w środku boiska. Przechwytujemy piłkę. Walczyliśmy tutaj w dwóch, ale niestety wiele z tego nie wynikło. Mazur przedziera się lewym skrzydłem. Dobrze jednak interweniują nawciarze i to znowu oni próbują ataku. Dośrodkowanie w stronę Panka, który atakuje piłkę, ale dobre wyjście z bramki Bartosza Tomczaka. A chwilę wcześniej Gronalewski starał się minąć jednego z Wiślaków i to mu się nawet udało, ale zatrzymał się na drugim. Z drugiej strony nie miał partnerów w tej akcji ofensywnej, więc musiał się decydować na indywidualną akcję w połowie skuteczną. Teraz dobrze Komorowski, ale zatrzymany nakładką i będziemy mieli rzut wolny. Jest czwarta zmiana w zespole Mazura. Zaraz dowiemy się, kto boisko opuści. I kto się, na nim pojawi. Widzimy już, że wchodzi numer 3, czyli Gracjan Sobczak. A schodzi numer 18, więc aktywny w pierwszej połowie Gronalewski. Cztery zmiany w zespole Mazura, dwie w składzie nawciarzy. Z pewnością to nie koniec. Jeszcze roszad się doczekamy, ale oczywiście w miarę upływu czasu. Tymczasem rzut wolny dla drużyny z Gostynina. Ponownie dwuosobowy mur. No tutaj na bezpośrednie uderzenie raczej Surmak się nie zdecyduje. Dobrze interweniują obrońcy Wisły, wybija jeszcze piłkę Truskolaski, teraz okazja do kontry, chyba niepotrzebnie, bezpośrednio graliśmy piłkę do Januszczaka, ten nie był w stanie wygrać pojedynku z dwoma obrońcami Mazura. W polu karnym był przed chwilą Bartek Komorowski, nic więc dziwnego, że można się było spodziewać dośrodkowania, ale było ono troszeczkę za płytkie. Teraz Panek wpada w pole karne Mazura. Uderzenie nad poprzeczką bramki. No, najlepsza okazja Wisły w tym meczu. Po niedokładnej interwencji dwóch obrońców Mazura Panek znalazł się z piłką na 16 metrze. Podciągnął ją jeszcze trochę w pole karne. Trochę ostry kąt, no ale mimo tego powinien przynajmniej w światło bramki Jakub Panek uderzyć. Niestety strzał wysoko nad poprzeczką i z tej najlepszej sytuacji Wisły w całym meczu nic nie wyszło. No i można powiedzieć, że dzięki temu Panek stał się ulubionym zawodnikiem Wisły wśród kibiców Mazura.
choć wolelibyśmy, żeby był ulubieńcem kibiców innej drużyny. Oczywiście woleliby Płocczanie. 59. minuta meczu, wtedy to miała miejsce najlepsza sytuacja Wisły, a w zespole Mazura szykuje się piąta zmiana. Ale to za moment, bo piłka oczywiście jest w grze i atakują rywale. Teraz okazja, musiał Gradecki. Rafał Wilamowski był bliski szczęścia, ale niestety troszeczkę mu zabrakło. No Gradecki tutaj pokazał to, co u bramkarzy jest bardzo ważne, czyli szybkość na kilku metrach. Jego przyspieszenie zażegnało teraz niebezpieczeństwo. Wykop też był udany, bowiem bardzo daleko ekspediował piłkę, nie pozwalając powrócić akcji w okolice naszego pola karnego. Pochwalić należy bramkarza tutaj za intuicję, za sprint, a za chwilę będziemy świadkami tej piątej już zmiany w zespole Mazura. Tym razem plac gry opuszcza Michał Matecki, numer 15. Zawodnik, który parę razy pokazał się zupełnie nieźle, ale był też w pewnym momencie dosyć mocno sfaulowany i być może jeszcze odczuwa skutki tego właśnie zagrania. Na placu gry pojawia się numer 16, czyli Mateusz Ostrowski. To zaledwie 17-letni zawodnik, zresztą nawet wygląda na wyraźnie młodszego od pozostałych piłkarzy. Zobaczymy, jak będzie sobie tutaj dawał radę w finale Pucharu Polski na szczeblu okręgu. Ma już kilka niezłych występów, oczywiście nie 90-minutowych, ale ma na koncie kilka niezłych występów, gdy pokazywał, że to gracz, który może coś w życiu osiągnąć. Wisła próbowała po dośrodkowaniu, główkował Januszczak, ale no była trudna to pozycja do oddania celnego strzału, więc piłka poszybowała daleko od bramki Bartosza Tomczaka i cały czas skromne jednobramkowe prowadzenie drużyny Mazura, które utrzymuje się już kilkadziesiąt minut, bowiem przypominamy w 18 minucie goście trafili do naszej siatki. No i oczywiście nikt w Gostyninie nie miałby nic przeciwko temu, aby tak ten mecz się zakończył. Gracjan Sobczak teraz dobrze się zachował, lekko nastrzelił piłkę na rywala i dzięki temu Mazur będzie wybijał piłkę z boku, z autu. Będzie to czynił Kasjan Klimkiewicz. Piłka do Dębickiego i dośrodkowanie w pole karne. No i ponownie Komorowski Gradecki. Był bliski szczęścia, ale Gradecki okazał się troszeczkę szybszy. Ponownie bramkarz Wisły górą w pojedynku, przede wszystkim sprinterskim, bowiem to intuicja i umiejętność startu do piłki decydowały w tej akcji. No i oczywiście też skuteczne piąstkowanie, ale gdyby nie start do piłki, Gradecki nie miałby tu szans, nawet gdyby umiał odpowiednio interweniować rękami. Komorowski widać przy dośrodkowaniach jest niebezpieczny, to on dał prowadzenie Mazurowi, teraz też było groźnie w akcji z jego udziałem, ale na szczęście wszystko to skończyło się skuteczną interwencją golkipera Wisły. A chwilę wcześniej mogło być też bardzo gorąco, gdyby nie to, że Konrad Popłaski bardzo dobrze przeciął akcję, nieźle zapowiadającą się akcję Wisły, no i skończyło się na strachu. Od własnej bramki rozpocznie grę Tomczak po tym, jak wyjechaliśmy z piłką poza końcową linię. No nie udaje się Wiśle zdobyć gola dającego remis i szansę na wywalczenie pucharu, czasu coraz mniej. Wydaje mi się, że około 30 minut, zakładając przerwy spowodowane zmianami, tych było bowiem w drugiej połowie już sporo, więc te 30 minut Wisła ma na to, by zremisować w tym meczu i doprowadzić do... No i tutaj mamy cały czas wątpliwości, czy to dogrywki, czy serii rzutów karnych. Oby takiego rozwiązania nie było i oby gracze w białych koszulkach strzelili dwa gole i wtedy nie będziemy zastanawiać się, czy czeka nas dogrywka, czy też seria rzutów karnych. Na razie jednak... Maćku, zapomniałeś o tym, że ci w niebieskich też by chcieli jeszcze coś strzelić. Niewątpliwie i to oni prowadzą, więc nawet nie muszą, by zakończyć ten mecz sukcesem. Wisła, dobre zagranie do Truskolaskiego. Ten strzał z dużej odległości zablokowany. Jeszcze kapitan Wisły przy piłce wycofuje ją teraz do Tomaszewskiego. Tomaszewski do Ziemaka na prawej stronie. Złe przyjęcie, ale poradził sobie nasz obrońca, opanował piłkę i dobrze zagra do Szczepańskiego. Ten jest już w polu karnym, dokładnie w jego narożniku. Wypychany, przewraca się, sędzia nie reaguje. Jeszcze piłka wraca w okolice pola karnego Mazura. Jednak wybita po raz kolejny skutecznie przez gości. Uderzenie z odległości około 30 metrów. Nie wiem, czy graczyk świadomie teraz strzelał, bowiem to naprawdę bardzo, bardzo daleko od bramki i trzeba perfekcyjnie i bardzo mocno uderzyć piłkę, żeby ona w takiej sytuacji wpadła do siatki. Będzie trzecia zmiana w zespole nawciarzy.
Nie wiem, kto. Erik Krawczyk chyba będzie wchodził na boisko. Prawdopodobnie, natomiast no, nie mamy pewności, kto plac gry opuści. Seweryn Truskolaski schodzi z boiska. Nastąpi więc zmiana nie tylko na boisku, ale także zmiana kapitana. O tym, kto przejmie kapitańską opaskę, przekonamy się niebawem. W każdym razie Seweryn Truskolaski plac gry opuścił, a na boisku pojawił się Erik Krawczyk, gracz z numerem 89. Przed chwilą Gracjan Sobczak próbował uruchomić Rafała Wilamowskiego, ale niestety nie zagrał piłki dokładnie i Wisła z autu. Mateusz Tomaszewski został kapitanem na te 20 kilka ostatnich minut meczu. Potem jak boisko opuścił Seweryn Truskolaski, etatowy nasz kapitan i najstarszy wiekiem, i najdłużej grający w tym zespole zawodnik. Zdecydowanie najbardziej doświadczony. I najbardziej doświadczony, tak jak już wspominaliśmy, również z meczem w Ekstraklasie na koncie. Dobrze próbował wychodzić Gracjan Sobczak, ale piłka nie była na tyle dokładnie zagrana, aby mógł ją przejąć i stworzyć zagrożenie pod bramką. A tutaj skromny wzrostem Olaf Bieńkowski odbił się od swojego obrońcy i goście wywalczyli kolejny aut. Wysoka piłka Jarosława Kułagi do Sobczaka. Ten dobrze zgasił, ale później niestety nie zagrał jej dokładnie. Radosław Gałązka na prawe skrzydło podanie piłkę. Niestety Januszczak jej nie opanował i znowu tak naprawdę nasza akcja zakończona. Daleko od bramki Tomczaka, w takiej sytuacji nie ma nawet szansy na oddanie strzału, a co dopiero zdobycie bramki. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że coraz częściej piłkarze Mazura defensywni nie bawią się w żadne specjalne subtelności, a po prostu grają na uwolnienie daleką piłkę, licząc na to, że ta może spadnie gdzieś w okolicach czy to Komorowskiego, czy Sobczaka. Ale też i coraz częściej wychodzą dość wysoko w kryciu, przeszkadzają Wiśle już na naszej połowie, chociaż teraz się nie udało, przedarliśmy się w pole karne, Panek piłki nie sięga, jeszcze Bieńkowski, ale jego uderzenie było bardzo lekkie, no trudno takim strzałem pokonać bramkarza. Choć odległość do bramki niewielka, piłka na ziemi, to strzał skrzydłowego Wisły nieudany, bez najmniejszego trudu obroniony przez zawodników Mazura. Szkoda, bo dobra akcja, wreszcie Wisła przedarła się, dośrodkowanie minęło piłkarzy jednej i drugiej drużyny, trafiło do nieobstawionego Bieńkowskiego, ten jednak strzelił rachitycznie. No i nie było tak naprawdę poważnego zagrożenia, bo tutaj nikt przy obronie tego strzału nie musiał się specjalnie napracować. Mogło być później jeszcze to zagrożenie, bo przecież piłka wróciła prawie że do Bieńkowskiego, ale bardzo sprytnie zachował się tutaj Ostrowski, który nastrzelił piłkę na nogi swojego młodego rywala i skończyło się wszystko rzutem, autem bramkowym. Wisła przechwytuje w środku boiska, próbujemy znowu prawą stroną, zatrzymanie jednak akcji, atakowany był Szczepański, więc musiał wycofać piłkę do Ziemaka, ponownie Szczepański, ale wycofuje grę do Tomaszewskiego, ten ma kłopoty, Komorowski jednak piłki mu nie odebrał. Znowu źle Wisła, niedokładnie i jest strata, teraz też niedobre podanie do Komorowskiego, ten zderzył się z Tomaszewskim, ale moim zdaniem nie było tu faulu, sędzia Marciniak podjął słuszną decyzję, bowiem chyba chciał wymusić Komorowski tę decyzję na arbitrze. Tak to wyglądało właśnie, ale z drugiej strony tu błąd wydaje mi się Komorowskiego, który niepotrzebnie próbował obiegać właśnie swojego przeciwnika, zamiast... a mógł po prostu iść w drugą stronę. A teraz z kolei Komor jest na spalonym. Następna zmiana w zespole Wisły. Boisko opuszcza Januszczak, grający w ofensywie naszego zespołu. Na placu gry pojawia się Bartłomiej Machnicki, zawodnik z numerem 20. Do końca spotkania pozostało około 15 minut, więc no tyle mamy, przepraszam, 25 minut, tyle mamy czasu do zakończenia meczu i w tym właśnie okresie
bramkę rywali atakował będzie m.in. Bartłomiej Machnicki, oby skutecznie, bo jak do tej pory, no to owszem, Wisła w drugiej połowie miała dwie dobre sytuacje. Najpierw Panka, który sam znalazł się przed bramkarzem gości, a później po dośrodkowaniu Bieńkowskiego, ale żaden z naszych zawodników tych sytuacji nie wykorzystał. Z Pankiem sytuacja była taka, że on chyba sam nie uwierzył w swoje szczęście po prostu, bo ta piłka tak jakby trochę przypadkowo do niego trafiła. Owszem. i nie bardzo się zorientował w tym, co należy zrobić. Wybrał zły wariant, próbował uderzyć wewnętrzne, w krótki róg, tak zwany mocno, wysoko. Oczywiście, gdy taki strzał uda się technicznie dobrze, wtedy zazwyczaj pada gol, ale to uderzenie było bardzo niecelne, wyraźnie nieudane. Tak samo nieudana była teraz ta próba rozegrania akcji przez długie podanie. Widzimy, że czasami oba zespoły próbują grać w ten sam sposób, tak? Czyli z pominięciem pomocy, i w obu przypadkach zazwyczaj niewiele z tego wychodzi. No nie jest to recepta polecana przez większość szkoleniowców, którzy woleliby mozolne, pieczołowite budowanie akcji od fazy defensywy. Tak, problem polega w tym, że trenerzy sobie, zawodnicy sobie w takiej sytuacji. Niestety, to często bolączka. Czasem jest to taka gra troszeczkę na alibi, a czasem po to, żeby nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Choć akurat wielu szkoleniowców sugeruje piłkarzom, żeby ryzykowali, żeby nie bali się grać od własnej obrony. I tak naprawdę jest to jedyna słuszna recepta. Tak grają wszyscy najlepsi i my powinniśmy się nawet na tym szczeblu rozgrywek uczyć właśnie od nich. No tak, pamiętamy kiedyś ktoś policzył rozgrywanie piłki przez Barcelonę, gdzie tych podań od pierwszego aż do zdobytego gola było kilkadziesiąt. Myślałem, że powiesz ponad 100. Pewnie i taką akcję byśmy w historii piłki znaleźli. Tak. A teraz Wisła, uderzenie z dystansu zablokowane i znowu będzie wybicie. No i tutaj groźnie, bo ta interwencja naszego stopera mocno wątpliwa. Obronił, wybił piłkę, ale na szczęście, gdyby nie wybieg Gradeckiego, znowu byłby stały fragment gry dla zespołu Mazura. No chyba, żeby Komorowski dobiegł do tej piłki. A teraz widzieliśmy, nie próbował już sięgać, chociaż była piłka w jego zasięgu, doskonale wiedział, że jest na spalonym. No ale niewątpliwie cały czas jest aktywny. Przeważnie czeka na podania z głębi pola od kolegów Komorowski. No ale przy niemal każdej akcji Mazura, uczestniczy, stara się absorbować obrońców Wisły, no i przeważnie przynajmniej udaje mu się przesunąć grę o kilka metrów w stronę naszej bramki, co jest oczywiście w tej chwili jednym z zadań napastnika Mazura. Ale widać też, że troszeczkę zmieniła się jego rola w zespole w tej połowie, bo w pierwszej części, pamiętajmy, kilka razy próbował też rozgrywać piłkę. W tej chwili jest już tylko tym zawodnikiem, który czeka na ostateczne uderzenie. Będzie groźnie pod naszą bramką. Surmak przedziera się kilku zawodników Wisły. No i teraz na pewno był fał na żółtą kartkę. Żółta kartka. Graczyk ma pretensje do Panka, który dał się łatwo ograć Surmakowi. Uzasadnione oczywiście są te pretensje, bowiem no, Surmak mniej więcej od okolicy środkowej linii minął dwóch piłkarzy Wisły i to w sposób łatwy. Minął też Graczyka i gdyby ten nie faulował, to byliby w sytuacji dwóch na dwóch piłkarze Mazura i mieliby otwartą niemalże drogę do naszej bramki. Teraz zyskali rzut wolny w sporej, bo to jest około 27-28 metrów odległości. Ale Gracjan Sobczak wygląda na to, że się przymierza do bezpośredniego uderzenia na bramkę. Natomiast wracając do tego faulu, on nie był bardzo brutalny, ale to był faul taktyczny, więc żółta kartka bez dwóch zdań, a teraz Sobczak przymierzył naprawdę bardzo dobrze. I strzelca, i bramkarza. Tak jak dobrze uderzał Sobczak, tak dobrze albo nawet lepiej bronił Gradecki i uchronił nasz zespół przed utratą drugiego gola, wybijając piłkę na rzut rożny. No, akcja godna naprawdę porządnej piłkarskiej ligi, a nie tylko szczebla, na którym toczą się te rozgrywki. No i oczywiście kibice Mazura teraz mówią jej, szkoda, a Maciek pewnie powie na szczęście. Tak jest, a tym bardziej, że przy stanie 0-2 byłoby już Wiśle naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Chociaż pamiętajmy, że na przykład ekstraklasowa Wisła ze stanu 0-2 potrafiła sobie poradzić w Lublinie. Jesteśmy fachowcami od wyrównywania stanu meczu z 0-2. Tak było mniej więcej rok temu w Warszawie przeciwko Legii, tak było miesiąc temu w Lubinie przeciwko Zagłębiu. Oba te mecze przegrywaliśmy 0-2 i obydwa skończyły się podziałem punktów. Oby tak dalej, ale lepiej, żebyśmy już 0-2 nie przegrywali.
Zresztą w ogóle drugie połowy w ostatnim okresie są w naszym wykonaniu zdecydowanie udane. Przypominam, przegrywaliśmy również z Pogonią i potrafiliśmy zwyciężyć 3-1. W Krakowie był remis. 0-0, później strzeliliśmy w drugiej połowie 3 bramki, więc to podobnie z Termaliką, która była lepsza w pierwszej połowie, nie potrafiła zdobyć bramki. W drugiej nam się ta sztuka udała i odnieśliśmy zwycięstwo. Zresztą już trzeba uczciwie powiedzieć, w drugiej połowie tak naprawdę wyższość Wisły nie podlegała najmniejszej dyskusji. No teraz ja myślę też, że można tu powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz. Tak, a nie inaczej się to układa, ponieważ Wisła jest po prostu bardzo dobrze przygotowana fizycznie do tego sezonu. Żółte kartki dla Tomaszewskiego w Wiśle i numer 9, czyli Surmaka w Mazurze za taką przepychankę przy rozpoczęciu gry z rzutu wolnego przez nawciarzy. Wcześniej faul, później no, piłka wybijana, przepychana przez piłkarzy obydwu stron. No ale ostatecznie rzut wolny oczywiście za chwilę będzie wykonany. Dwie żółte kartki tutaj sędzia Marciniak wyjął absolutnie zasadnie po to, żeby uspokoić na przyszłość zawodników jednej i drugiej drużyny. Do tej pory mecz był absolutnie fair i nie ma sensu wdawać się w jakieś kłótnie, przepychanki. Chyba Radosław Gałązka będzie uderzał z tego rzutu trochę dalej jest wolnego niż chwilę temu, ale też będzie strzał tak, bezpośredni. Tak jest, piłka ociera się o mur i da mamy rzut nam rożny. Rzut rożny. Tak jest. Już biegnie po piłkę Panek, pewnie on, a ewentualnie Gałązka, ewentualnie Graczyk. No, jeśli zawodnik lewonożny, to piłka będzie dokręcana do bramki. Właśnie Graczyk, który operuje lewą nogą, biegnie do narożnika boiska i to on wrzuci futbolówkę w pole karne Mazura. 6 piłkarzy Wisły w obrębie 16 metrów od bramki Tomczaka. 7 blisko pola karnego. Piłka dołem do Gałązki, ale sprytnie przewidział wydarzenie na boisku rezerwowy Mazura, 17-letni grający z 16 Ostrowski. No i teraz o sporym szczęściu może mówić drużyna Wisły, bo Rafał Wilamowski już planował zabrać się z kontrą i wbiegać w pole karne swoich rywali. Tak naprawdę w okolicach piłki było 3 piłkarzy Mazura i tylko 1 obrońca, ale na szczęście nie udało się gościom tej piłki skontrolować i wyjść na 2-bramkowe prowadzenie. Ponownie jednak w ataku Mazur. A konkretnie Wilamowski i zagranie do Surmaka? Teraz pokazał się nieźle Ostrowski, ładnie rozegrana piłka. Szansa. Oj, ale tutaj był faul. Na szczęście Tomaszewskiemu nic się nie stało. Ale żółta, i tak, kartka, żółta kartka i szczerze mówiąc jak najbardziej tak, że zasadna. Zbyt ostro Kułaga. Choć oczywiście rozumiem intencje tego piłkarza. Gdyby tę piłkę wyszarpnął spod nóg Tomaszewskiego, byłby w bardzo dobrej sytuacji. Mógłby ewentualnie sam zaatakować bramkę Wisły albo podawać do kolegów, którzy byli w polu karnym. Znowu Mazur przed szansą. Komorowski na prawym skrzydle. Komorowski jako prawoskrzydłowy teraz zapomniał chyba, że nie ma Komorowskiego jako napastnika i szczerze mówiąc nie bardzo orientuje się do kogo on chciał teraz zagrać. Ale teraz był na spalonym i nie atakował piłki podawanej przez pomocników. Wisła odzyskuje futbolówkę, rozpocznie grę od autu. Sędzia mimo pozycji spalonej gry nie przerwał, bowiem był to pasywny spalony Komorowski. Nie chciał w akcji uczestniczyć, więc tylko aut dla nawciarzy, którzy już zresztą grę rozpoczęli, a Komorowski się bardzo rozochocił i znowu atakuje naszych obrońców. Teraz w ogóle spójrzmy, piłkarze Mazura podeszli pod naszą defensywę bardzo wysoko. Nie boją się gry pressingiem w tej fazie meczu. To dobrze świadczy o ich przygotowaniu fizycznym i też oczywiście mentalnym, bo prowadząc niejednokrotnie cofnęliby się, żeby bronić korzystnego wyniku. Tutaj takiej sytuacji nie ma. Owszem, przeszkadzają Wiśle, ale już na naszej połowie. No ale trzeba powiedzieć to, o czym już kiedyś mówiliśmy, tak, na początku tego spotkania. Wisła kilka razy zdobyła Puchar Polski na szczeblu okręgu, a Mazur jeszcze tego nie uczynił. W zeszłym roku grał w finale, przegrał z Unią Czermno, a w tym roku chce poprawić wynik z poprzedniego sezonu. Aż strach pomyśleć, gdy tak się stanie, co będzie za rok. Nie no, miejmy jeszcze nadzieję, że Wisła odzyska trofeum w ubiegłym roku utracone, a wcześniej 4-krotnie pod rząd zdobyte. Ma na to jeszcze około 10 minut według mnie.
Od pewnego czasu przewaga jest po stronie naszego zespołu, ale po tych dwóch dobrych sytuacjach Panka i Bieńkowskiego później nie udało nam się już wykreować żadnej tak zwanej stuprocentowej. Może teraz gra w środku boiska, tym razem już rywale cofnięci w komplecie na swoją połowę. Graczyk jest jednak daleko od bramki, musi wycofać piłkę. Jesteśmy w środku boiska, jest Gałązka, ma kłopoty z opanowaniem piłki, ma, ale udało mu się ją w końcu opanować, został sfaulowany przez, no nie grającego już chyba, przyznasz, tak dobrze jak w pierwszej części meczu Dębickiego. Być może lekko zmęczenie daje znać o sobie. No pamiętajmy, że nie jest to najmłodszy zawodnik w Mazurze, więc ma prawo do tego, żeby odczuwać trudy tego, co do tej pory przebiegł. Ale proszę bardzo, kolejna interwencja absolutnie udana, skuteczna. Nie tylko odebrał, ale i spokojnie rozegrał piłkę Dębicki. Więc no, nie odbierajmy mu jeszcze też i problemów z przygotowaniem fizycznym. Teraz Wilamowski starał się przedzierać. I chyba nie wiedział za bardzo, co zrobić z piłką. Ale znowu ją tracimy. Wisła nie może dłużej utrzymać się przy piłce, zagrać dokładnie od tyłu, wymienić paru skutecznych podań. No i w związku z tym nie udaje nam się kreować akcji pod bramką Tomczaka. Teraz widzimy, jakiś problem ma Bartłomiej Machnicki. Będzie piąta zmiana w zespole Wisły. Na razie nie ma sygnalizacji, kto ma opuścić boisko. Piłka poza nim, więc będzie za chwilę gra rozpoczęta od autu, ale zmiana jeszcze nie jest wykonana. Piłka wraca w ręce Gradeckiego, naszego bramkarza, który uruchamia kolegów z defensywy, więc na tę awizowaną już zmianę będziemy musieli poczekać na kolejną przerwę w grze, która prawdopodobnie za kilkadziesiąt sekund nastąpi. Tymczasem dobrze w defensywie spisał się Majchrzak, który nie tylko przerwał akcję, ale też uruchomił atak swoich kolegów, ale Sobczak nie zdołał dojść do piłki. Na zmianę już czas. Zbiega z boiska grający z czwórką Konwerski, więc defensor. Kto się pojawi na placu gry? No już wielkiego pola manewru trener Rajmund Koperek nie ma. Albo Marcin Mielczarski, albo Kamil Krupiński. 44, a więc Mielczarski. Marcin Mielczarski na boisku i on będzie próbował razem z kolegami zmienić losy tego meczu w jego końcowej fazie. Wisła na środku boiska, Gałązka krótko z Graczykiem. Graczyk na środkowej linii, jest przy nim też tylko Gałązka. No brakuje trochę kolegów z drugiej linii do rozegrania piłki. W związku z tym Gałązka, długie podanie, nieskuteczne. Świetnie teraz zgasił piłkę Komorowski. Przed chwilą Komorowski próbował grać do Sobczaka, który wcześniej zagrywał mu piłkę, ale to było zbyt głęboko. I mocne podanie, i Sobczak zbyt późno w tę akcję się włączył. W każdym razie no trochę zabrakło tutaj dokładności i tego, który atakował piłkę, i tego, który podawał. Udało nam się odzyskać futbolówkę i już zaczynamy lewą stroną. Graczyk nie ma specjalnie kolegów do gry. Jest znowu na środku boiska Krawczyk. Krawczyk z Gałązką. Ten przewrócony rzut wolny dla Wisły z koła środkowego. Gra rozpoczęta przy piłce Graczyk. Nie ma kolegów. Znowu gra z Krawczykiem w środku. Ten poradził sobie. Przepchał się z piłką. Jest Szczepański. Dośrodkowanie w pole karne. No i tutaj po błędzie obrońcy jest okazja na ponowne dośrodkowanie. Mielczarski, ale niestety to dośrodkowanie bardzo nieudane. Mimo że był blisko bramki Mielczarski, to nawet nie udało mu się utrzymać piłki w boisku. Zagrał obok prawego słupka bramki Bartosza Tomczaka. A my oczywiście nie będziemy mieli do niego żadnych pretensji, bo przecież Mazurowi w to graj, prawda? Możemy spokojnie rozpoczynać piłkę. Bartosz Tomczak za chwilę ustawi ją na piątym metrze, ale jeszcze musi przynieść ją. Oczywiście jemu nie będzie się śpieszyło teraz, no bo to trudno, żeby Mazur gonił grę, skoro prowadzi 1-0, a koniec meczu jest coraz bliżej. Coraz mniej czasu dla nafciarzy, by odrobić straty, doprowadzić do dogrywki ewentualnie serii rzutów karnych. I trzeba uczciwie przyznać, że w ostatnim fragmencie, 10-15 minutach, gra wyraźnie siadła. Co prawda jesteśmy częściej przy piłce, ale nie stwarzamy realnego zagrożenia pod bramką drużyny z Gostynina, ograniczając się do raczej nieudanych dośrodkowań. Wcześniej w tej drugiej połowie dwie dobre sytuacje udało się stworzyć, ale raz Bieńkowski strzelił zbyt lekko, a raz niecelnie, ale gol! O tym
kiedy indziej, bo przepiękna bramka. I kto? Najlepszy gracz tego meczu, Tomku. Oczywiście numer 13, czyli Bartłomiej Dębicki. Po stracie naszych piłkarzy przejął piłkę Dębicki na 25 metrze, nie zastanawiając się długo, uderzył z woleja. No idealnie w róg bramki Bartłomieja Gradeckiego i dał swojemu zespołowi dwubramkowe prowadzenie. No niewątpliwie zasłużył na tego gola kapitan Mazura. Myślę, że możemy się zgodzić, jak do tej pory najlepszym graczem tego meczu. Najpierw asysta, teraz bramka. I tu wyszła technika użytkowa, jaką mają gracze futsalu. Przyjęcie piłki, bezpośredni strzał, precyzyjny. Gradecki nie miał cienia szans na obronę tego uderzenia. No ja myślę, że gdyby działacze Mazura robili to, co swego czasu propagował jeden z ludzi związanych z Górnikiem Zabrze, czyli wręczali kurczaki czy tam koguty. Koguty. Swoim najlepszym graczom meczu, to zwyczaj tu nie byłoby. Obowiązuje do dzisiaj. Nie byłoby wątpliwości, kto wyjechałby ze stadionu miejskiego w Płocku z kogutem. Dębicki jak na razie absolutnie zasługuje na koguta. Cały czas ten zwyczaj w Zabrzu funkcjonuje. I Goran Hulo, jak się zapewne domyślasz, najczęściej w tym roku odbierał stworzenie z rąk jednego z kibiców. Nie pamiętam jego nazwiska, Górnika Zabrze. No i teraz bardzo dobrze, bardzo czujnie zachował się numer 2. Jarosław Kułaga pomknął prawą stroną, ale dał sobie odebrać piłkę. Teraz leży na ziemi. Leży również na ziemi Rafał Wilamowski. Pierwsze zagranie było jak najbardziej przepisowe. Chociaż oczywiście Kułaga ma na ten temat trochę inne zdanie. Drugie już z przepisami nie miało wiele wspólnego, a więc będziemy mieli kolejną niezłą sytuację dla Mazura. Graczyk dwukrotnie interweniował, w pierwszym przypadku czysto, w drugim faulując, więc Mazur dostaje szansę na podwyższenie prowadzenia. Krótko rozegrana piłka i co z tego wyniknie? Wyniknął spalony. Gradecki bardzo się już teraz spieszy. Na pewno nie będzie bawił się w rozgrywanie piłki od tyłu, tylko zagra ją jak najdalej na połowę przeciwnika. Tam kilku piłkarzy Wisły walczy o górne podanie, ale udało nam się piłkę utrzymać choć tylko w środku boiska. Ta wraca na połowę Wisły i dopiero teraz zagrana na prawą stronę, gdzie jest okazja do trochę przyspieszenia tej akcji ofensywnej. Próbowaliśmy, ale nieskutecznie. Dobrze, rywale wychodzą spokojnie już teraz ze swoją akcją ofensywną. Sobczak do Komorowskiego. Oj. I mamy faul. I prawdopodobnie będzie żółta kartka, bowiem tutaj złapany za koszulkę, ponieważ jest to Tomaszewski, który ma już żółtą kartkę, więc za chwilę Wisła zagra w osłabieniu te ostatnie minuty. Nasz kapitan przekazuje opaskę Gałązce, a sam musi boisko opuścić w konsekwencji dwóch żółtych kartek. Ten faul taktyczny nie budzi żadnych wątpliwości. Gorzej z pierwszą kartką, która była po prostu za takie przepychanki na połowie przeciwnika, kiedy to dwaj piłkarze w naszym zespole Tomaszewski, a w drużynie Mazura Surmak dostali żółte kartki. No ta była uzasadniona. Musiał Tomaszewski powstrzymać akcję Mazura i opuszcza boisko po czerwonym kartoniku. Natomiast mamy specyficzną dosyć sytuację. Druga zmiana kapitana w zespole Wisły. Rzeczywiście rzadko dochodzi na boisku do takiej sytuacji, żeby kapitanem najpierw był Truskolaski, później Tomaszewski, a ostatecznie ten mecz w roli kapitana kończy Gałązka. No ale Chyba kończy. Chociaż życzymy mu oczywiście, aby już nie było więcej przekazywania opaski. Już kartek w ogóle wystarczy, niech się już nic przykrego nie stanie, niech mecz już dokończy się w sportowej atmosferze. Maćku, mówiłeś o tym, że druga kartka była jak najbardziej zasłużona. Powiedzmy szczerze, pierwsza też była zasłużona, natomiast wynikała po prostu braku rozsądku dwóch zawodników. Obydwaj piłkarze wtedy wdali się niepotrzebnie w kłótnie, co skutkowało kartkami, a druga kartka była zasadna w sensie piłkarskim. Wiadomo, że należało powstrzymać kontratak i o tę decyzję do Tomaszewskiego nie można mieć żalu. Natomiast Wisła może żałować, że w jego pobliżu nie było innego zawodnika, który mógłby faulować. To już historia. Cały czas jeszcze mecz trwa, mamy szansę, żeby odrobić straty, choć coraz trudniej w to uwierzyć. Nie dość, że przegrywamy różnicą już 2 goli, czasu bardzo mało, to jeszcze gramy w osłabieniu, więc też oddajmy Mazurowi, że broni się skutecznie, dość pewnie, wykorzystując okazję do kontrataków.
Po jednym z nich i przechwycie padł drugi gol. Co prawda nie po jakiejś szybkiej akcji, a indywidualnym zagraniu, no ale był to też efekt przechwytu po naszej akcji. I to przechwytu takiego dosyć wysoko uczynionego. Sobczak próbował zagrywać do Wilamowskiego, ale to zagranie nie było zbyt dobre. Mam wrażenie, że nie zrozumieli się ci dwaj gracze. To już końcówka meczu, więc wiadomo, że do głosu dochodzi też zmęczenie. Niejednokrotnie podanie, które normalnie dotarłoby do kolegi, tym razem okazuje się odrobinę za mocne, zbyt szybkie. I z takimi akcjami w końcowej fazie meczu z pewnością będziemy mieć do czynienia. Podejrzewam, że będziemy mieć do czynienia także z jeszcze jedną zmianą w drużynie Mazura, ale to pewnie trener będzie starał się poczekać jak najdłużej z nią. I będzie to już oczywiście zmiana taka typowo taktyczna. Nie wydaje się, byśmy byli w stanie odrobić straty, ale z pewnością trener Waldemar Figurski zechce urwać kilkadziesiąt sekund przy pomocy zmiany, z tym, że obecny przepis nakazuje arbitrowi doliczać czas za każdą dokonywaną przez szkoleniowców zmianę, więc tak naprawdę niewiele się zyskuje, wprowadzając nowego gracza w końcówce spotkania. Często bardziej chodzi o uspokojenie oddechu, uspokojenie emocji tych piłkarzy, którzy są na boisku. No i poza tym czasami ten wchodzący na boisko zawodnik może przekazać jeszcze jakieś instrukcje od trenera. Rozpoczyna się doliczony czas meczu, 3 minuty dodał pan Tomasz Marciniak, co najmniej 3 minuty przypominam do czasu tego spotkania, więc jeszcze teraz będziemy świadkami. Teraz bardzo sprytnie zachował się Mateusz Ostrowski, bardzo młody zawodnik przypominam, ale niewiele mu z tego wyszło, a po raz kolejny groźnie zapowiadającą się akcję Wisły powstrzymał najlepszy gracz tego meczu, Bartłomiej Dębicki. Wisła próbuje jeszcze zdobyć chociaż honorową bramkę, rozpoczynając kolejną akcję ofensywną. Prawa strona, zagranie do środka. Tutaj Krawczyk, który od niedawna jest na boisko, na prawą stronę, ale tam tracimy i tracą też piłkarze Mazura, więc znowu dostaniemy szansę na przeprowadzenie być może jednej z ostatnich akcji w tym meczu. Nic z tego nie wyszło, mijali się z piłką piłkarze i jednej, i drugiej drużyny, a ostatecznie futbolówkę złapał Bartosz Tomczak. Reprezentując punkt widzenia Mazura Gostynina, oczywiście jestem za tym, żeby ta drużyna wygrała mecz, ale z drugiej strony powiem szczerze, że z przebiegu całych zawodów Wisła na tego honorowego gola jednak zasłużyła. Niewątpliwie niemal perfekcyjnie skuteczny okazał się Mazur w tym meczu. Z niewielu akcji zdobył 2 gole, a teraz ma szansę na trzecią bramkę. Chociaż już też nie spieszą się z akcją ofensywną rywale. No, na szczęście powstrzymani, wybijamy piłkę. Trochę mam wrażenie, że w tym wypadku zabrakło pomysłu, bo w pewnym momencie zamiast 3 razy składać się do strzału z dystansu, trzeba było po prostu rozciągnąć grę na skrzydło. Ale teraz piłkarze Mazura ponownie atakują i ponownie radzą sobie w okolicach naszej bramki. Na szczęście opanowujemy sytuację. Piłka u Gradeckiego, który zagrywa daleko do Gałązki, ten na prawe skrzydło. No, zyskali trochę miejsca teraz na wciarze. Mają dość dobre tempo tej akcji i sporo swobody. Będzie jeszcze faul i chyba okazja do, kto wie, czy nie ostatniego dośrodkowania. W akcję przerwał bardzo pożytecznym graczem w tym spotkaniu. Tomczaka chyba Wiśle nie będzie już dane zdobyć bramki w tym meczu, być nawet takiej okazji, kiedy to piłka spada dosłownie pod nogi napastnika, nie wykorzystujemy, no to trudno mówić o wykorzystaniu jakiejkolwiek. Koniec meczu, proszę Państwa. Puchar Polski, Tomku, gratuluję na szczeblu Dziękuję płockiego. Bardzo. 2-0 dla Mazura Gostynin. Myślę, że trzeba by przypomnieć, że pierwszego gola w 18 minucie zdobył Bartosz Komorowski, a wynik spotkania ustalił najlepszy w tym spotkaniu Bartłomiej Dębicki. No i trzeba przyznać, że Puchar Polski zdobywa drużyna Mazura Gostynin, która przed rokiem o jedną bramkę była słabsza od rywala z Czermna. W tym roku o 2 gole okazała się lepsza od Wisły. Nasze rezerwy, które przez kilka lat regularnie na szczeblu Płockiego Okręgu Puchar zdobywały, od 2 lat po to trofeum nie mogą sięgnąć, co nie znaczy, że za rok znowu nie spotkamy się w finale, Tomku, i dostaniemy okazję do rewanżu, czego tobie i sobie życzę. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć jedno, że
Wisła Płock i tak poczyniła postęp, bo w zeszłym roku w finale nie grała, a w tym roku grała. Proszę tutaj nie pozwalać sobie na zbyt daleko idące żarty. Bardzo dziękuję Ci, Tomku, za współpracę. Tomek Paszkiewicz i Maciej Wiącek. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na nasze kolejne transmisje. Zapraszam także przedstawicieli Polskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej do wręczenia pucharu.